Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu, współprzewodnicząca partii Lewica Razem. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Pani marszałek, tak sobie pani wyobrażała rządy czy czasy po rządach Prawa i Sprawiedliwości? To jest ta lepsza Polska po rządach PiS? Już trochę mamy czasu po wyborach, ponad miesiąc nowego rządu. Myślę, że wszyscy spodziewaliśmy się tego, że nie będzie łatwo na początku. To były głosy, które padały z wielu stron, bo Prawo i Sprawiedliwość zadbało o to, żeby utrudnić zmianę władzy, żeby zabetonować bardzo dużo instytucji w taki sposób, żeby działały na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, niezależnie od tego, czy przy władzy nadal będzie, czy nie. I efekty widzimy dzisiaj. Widzimy no, taką efekty... telewizję publiczną to betonowała konstytucja chyba. Nie zakładała konstytucja, że przychodzi nowa władza i minister zmienia jej władzę. Prawda? Rada Mediów Narodowych, sposób funkcjonowania, przypominam, że sposób zmiany zarządzania telewizją publiczną i mediami publicznymi polegający na odebraniu kompetencji Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i przekazaniu jej do Rady Mediów Narodowych, to był też ten element betonowania, który zresztą podnoszono wielokrotnie, był niezgodny z konstytucją. Więc dzisiaj mamy sytuację, w której zarówno w sądownictwie, jak i w mediach, jak i w prokuraturze mamy bardzo trudną sytuację, w której de facto te instytucje miały służyć konkretnej opcji politycznej, a nie po prostu funkcjonować jako instytucje prawne służące wszystkim obywatelom. I teraz oczywiście nie jest łatwo tę sprawę rozwikłać. I tutaj ja bym chciała położyć taki nacisk na dwa tory trochę myślenia. Jeden to jest doraźne decyzje bardzo często personalne, polegające na tym, że zmienia się, no nie wiem, na przykład prokuratorów, odwołania sędziów z delegacji przez ministra Bodnara. Dla mnie to jest oczywiste, że takie ruchy trzeba wykonać, bo to są często ludzie, którzy działali na polityczne polecenie. Natomiast kolejna rzecz to jest dyskusja i zaplanowanie tego, jak te wszystkie instytucje mają funkcjonować. No chociażby projekt ustawy o KRS. Projekt ustawy zapowiadany o oddzieleniu funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. W najbliższych dniach ustawa o mediach publicznych, na którą cały czas czekamy i tutaj bardzo jest potrzebna debata, która wyjdzie poza jedno środowisko polityczne i w której być może, mam nadzieję, będziemy w stanie jednak usiąść wszyscy do stołu i zastanowić się, jak te media mają działać, bo nie może też być tak, że tak ważnymi instytucjami jak media publiczne rządzi logika tego, kto akurat jest przy władzy. Do mediów jeszcze wrócimy. Póki co prokuratura, pani marszałek, Dariusz Marski od 2 lat jest prokuratorem krajowym. Nikt tego nie kwestionował, że tym prokuratorem jest legalnie. Nagle okazało się, że są ekspertyzy prawne, które dowodzą tego, że on nieskutecznie ze stanu spoczynku został przywrócony do pracy. Wygląda to cokolwiek dziwnie, że po 2 latach nagle takie rzeczy się okazują, a nikt wcześniej tego nie zauważył. Cóż, ja nie jestem prawniczką. Ja polegam na komunikatach Ministerstwa Sprawiedliwości i tych ekspertyzach, które zostały na stronie ministerstwa opublikowane i biorę je za dobrą monetę. Z nich wynika, że rzeczywiście pan prokurator został nieskutecznie powołany ze stanu spoczynku i w związku z tym to powołanie właśnie de facto nie miało miejsca. Natomiast zwracam uwagę też na fakt, że prokuratura pod rządami Zbigniewa Ziobry to była prokuratura, która działała na polityczne polecenie. Nie podejmowała spraw, które były niewygodne dla Prawa i Sprawiedliwości. Była nadgorliwa w sprawach, ale ja myślę, ponieważ zgadzam się z tym, pewnie sporo takich przypadków byśmy znaleźli. Jasne, że wiele śledztw nie było kontynuowanych. Warto o tym powiedzieć, bo tu mówimy nie tylko o politykach. Ja oczywiście też mam to doświadczenie, bo jako osoba zaatakowana przez policję gazem w czasie jednej z demonstracji nie doczekałam się sprawiedliwości. Prokuratura umorzyła śledztwo. Natomiast mówimy przede wszystkim o zwykłych ludziach, również tych, którzy protestowali przeciwko tej władzy i stawali masowo przed sądami w ramach po prostu zwykłych Jeżeli o zwykłych ludzi chodzi, to pani marszałek, dzieje się teraz tak, że niektórzy obrońcy już zapowiadają, że będą składali wnioski o umorzenie postępowań karnych, podważając status prokuratorów albo legalność niektórych ich decyzji. Mamy ewidentnie dwuwładzę w prokuraturze, bo to nie jest tak, że jeden prokurator Barski kwestionuje decyzję ministra sprawiedliwości, tylko idzie to dużo dalej. No jest to chyba niebezpieczne już to, co się dzieje w prokuraturze, pani marszałek. Jest to sytuacja oczywiście trudna. Ja tego absolutnie nie neguję. I to jest ogromna odpowiedzialność w tej chwili Ministerstwa Sprawiedliwości, ministra Bodnara, żeby tę sytuację uporządkować i uspokoić. Może powinien się wycofać.
Ja uważam, że te ruchy, które teraz minister Bodnar wykonuje, list do prokuratorów, zaproponowanie ustawy o oddzieleniu prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, to są ważne ruchy i to są ważne sygnały wysyłane do środowiska prokuratorów. Ja jestem bardzo ciekawa, co zrobi prezydent z ustawą, bo prezydent opowiada o tym, jak mu się nie podobają działania polityczne skierowane w kierunku prokuratury. Przypominam, że do tej pory wekslował absolutnie wszystko, co wymyślał minister Ziobro, podpisując kolejne ustawy. Więc jestem bardzo ciekawa i chciałabym usłyszeć też z ust przedstawicieli kancelarii prezydenta, czy poprze odpolitycznienie prokuratury, bo to jest dzisiaj kwestia kluczowa. Doprowadzenie do tego, żeby rzeczywiście żaden polityk, czy z prawa, czy z lewa, czy z centrum, nie miał wpływu na to, jak prokuratura krajowa funkcjonuje. No, jeżeli chodzi o prezydenta i Zbigniewa Ziobrę, to nie było tak, że wszystko podpisywał, bo tych pierwszych sądowych ustaw nie podpisał, potem prezydenckie projekty kształtujące KRS, Sąd Najwyższy. Tak, ale mówię o kwestii prokuratury. Jeżeli chodzi o prokuraturę, no tak, to ten powrót do systemu unipersonalnej między prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości. Albo przeniesienie na przykład kompetencji od prokuratora generalnego do prokuratora krajowego, po to, żeby właśnie trudniej było zmieniać sytuację. To nie tak dawno te przepisy zostały przyjęte. Tak. Pani marszałek, jeszcze przy prokuratorze generalnym, ministrze sprawiedliwości Adamie Bodnarze pozostając, powinien wypuścić z więzienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, czyli jak apeluje prezydent, zawiesić odbywanie przez nich kary na czas tej procedury ułaskawieniowej wszczętej przez prezydenta, czy nie powinien tego robić? Ja wierzę w to, że po przeanalizowaniu sytuacji minister Bodnar podejmie decyzję zgodną ze stanem faktycznym i zgodną z prawem, a nie kierując się żadnym... To jest polityczna decyzja, pani marszałek. Niekoniecznie, dlatego że to jest... Znaczy oczywiście tylko też jest, będzie ona miała na pewno skutki polityczne, niezależnie od tego, jaką decyzję podejmie. To nie ma wątpliwości. Przecież ją podejmie Donald Tusk, a nie Adam Bodnar. Ja uważam, że ta decyzja powinna opierać się na przesłankach prawnych i na stanie zdrowia obu panów. I tyle. Jakby oczywiście, ja też nie mam wątpliwości, że Prawo i Sprawiedliwość razem z prezydentem niestety każdą decyzję wykorzysta na swoją korzyść. Tutaj to tak naprawdę nie ma większego znaczenia, czy panowie Kamiński i Wąsik zostaną w więzieniu, czy zostaną wypuszczeni. Jeśli zostaną w więzieniu, Kaczyński i Duda dalej będą grzmieli o tym, że są więźniami politycznymi. Jeśli zostaną wypuszczeni, zostaną pewnie wykorzystywani do do tego, żeby szturmować Sejm, organizować demonstracje. Ale pani marszałek wspomniała o ich stanie zdrowia, że to powinno mieć wpływ na wypuszczenie albo nie z więzienia Kamińskiego i Wąsika, czyli jeżeli ich stan zdrowia będzie bardzo zły, nie wiem jak go określić, zagrażający życiu. Szanowni Państwo, ja też bym chciała to bardzo jasno powiedzieć. Służba więzienna jest odpowiedzialna za stan zdrowia wszystkich więźniów, niezależnie od tego, z jakiego paragrafu do tego więzienia trafili. I ja jestem przekonana, że zrobią wszystko, żeby również o stan zdrowia panów Wąsika i Kamińskiego zadbać. Jasne, tego nikt nie kwestionuje, tylko pytanie o decyzję prokuratora generalnego. Bo pani powiedziała, że od stanu zdrowia też to powinno zależeć. Oczywiście, jestem przekonana, że minister Bodnar również te kwestie będzie brał pod uwagę. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, bo pamiętajmy też, że ale to uporządkujmy to, pani marszałek. Czyli jeżeli stan zdrowia będzie bardzo zły, to zdaniem pani marszałek powinni zostać wypuszczeni? No, jeżeli będzie bardzo zły, to tak, ale na razie nie mamy takich przesłanek, więc ja czekam spokojnie na decyzję ministra, prokuratora generalnego Bodnara, który też, przypomnijmy, na konferencji prasowej w zeszłym tygodniu mówił, że przychyla się do prośby prezydenta, żeby nie wnosić o opinię sądów, po to, żeby nie przedłużać też tego postępowania. Więc wydał jasny komunikat, że nie będzie go przedłużał ponad miarę, że tyle, ile będzie potrzebował czasu, żeby przeanalizować dokumenty z sądów, które zajmowały się sprawą i niezwłocznie wyda opinię. Pamiętajmy również, że ostatecznie decyzja o tym, czy panowie Wąsik i Kamiński będą mogli skorzystać z prawa łaski, z ułaskawienia, czy nie, należy na końcu tej procedury do prezydenta. Oczywiście. Bo myślę, Nie ma wpływu stanowisko, opinia Bodnara na... Może mieć, ale nie musi. Tak, prezydent może ją przeczytać, może jej nie czytać i wyrzucić do kosza i podjąć decyzję taką, jaką chce. Myślę, że ważne jest, żeby to podkreślać, bo prezydent Duda próbuje przerzucić teraz piłeczkę na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości i udawać, że teraz to już nie do niego należy ta decyzja, a to nie jest prawda.
prostu. Pani marszałek, policzyłem, ilu jest ministrów, wiceministrów w nowym rządzie, w ministerstwach, poszczególnych w kancelarii premiera, i wychodzi na to, że 104 osoby to już teraz są. Parę jeszcze czeka na powołanie, między innymi pan Kukucki z Lewicy, tak, ale też z Polski 2050, chyba 6 nawet osób jeszcze czeka na nominację. No wychodzi na to, że miało być tak bardzo skromnie, a jest na bogato. No tak, jest. Bo krytykowaliście często rząd Prawa i Sprawiedliwości za ten rozrost właśnie stanowisk ministrów, wiceministrów. Tymczasem, jeżeli te nominacje dojdą do skutku, to będzie więcej niż w ostatnim czasie, niż w ostatnim roku rządów Prawa i Sprawiedliwości. Oto skąd takie decyzje i dlaczego tak dużo osób jest potrzebnych, musi pan pytać przedstawicieli rządu. Ale pani marszałek też rząd popiera. Dzięki poparciu pani marszałek też jest rządem. Oczywiście. Natomiast nie jestem członkinią tego rządu, w związku z czym dokładnych personalnych nie przeprowadzam. To jest rzeczywiście wizerunkowo dość niefortunna sytuacja. Natomiast zakładam również, bo wiem też, jak pracują ministrowie. To często ciężka praca, jasne. Nie chodzi o to, że to jest ciężka praca, tylko o to, że jest bardzo dużo rzeczy do załatwienia. To też nie jest tak, że te osoby, które są teraz na stanowiskach ministrów, wiceministrów, a wiem to, bo po prostu spotykam się z nimi w różnych sprawach, nic nie robią. Wręcz przeciwnie. To są ludzie, którzy dzisiaj pracują po kilkanaście godzin dziennie, również w weekendy, bo Prawo i Sprawiedliwość niestety wiele rzeczy zostawiło odłogiem. Tutaj chodzi zarówno o sprawy dotyczące bezpieczeństwa dzieci, jak i o kwestie uporządkowania systemu świadczeń społecznych dla osób z niepełnosprawnościami. Właściwie gdzie się nie dotkniemy, mamy rozgrzebane, nieruszone rzeczy, które wymagają naprawy. Teraz Sejm, a jutro Senat zajmuje się na przykład kwestią przedłużenia pozwoleń na studia doktoranckie, którymi Prawo i Sprawiedliwość przez pół roku się nie zajęło, a chodzi o ludzi, którzy przez pandemię nie mogli prowadzić badań i po prostu te studia, te pozwolenia na studia należy im przedłużyć. Tak kończę ten wątek. Marek Sawicki, dzisiaj mówi, że setka to powinno być maksimum. Zanim pani marszałek jakieś liczby. Ja uważam, że to nie jest kwestia fiksowania się na tej czy na innej liczbie, tylko to powinni być ludzie, po pierwsze, którzy znają się na tym, co robią, a po drugie, których praca jest potrzebna. Ja dlatego potem się trochę na tym fiksowaliście, używając słów pani marszałek, jak Prawo i Sprawiedliwość rządziło. Często to podnosiliście. Tak, ale zwróćmy uwagę na to, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło, wiele spraw nie było załatwianych. I dzisiaj to widzimy bardzo wyraźnie. I ja naprawdę mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo jak pan widzi, jestem w stanie wymienić kilka na dzień dobry. Zresztą w grudniu Senat zajmował się przede wszystkim tym, żeby jak najszybciej przepychać rzeczy przez Sejm i Senat właśnie do prezydenta, bo na ostatnią chwilę trzeba było jak najszybciej przed końcem roku przyjmować ustawy dotyczące przedłużenia wakacji kredytowych, dotyczące przedłużenia ważności oświadczeń. Bo to sejmowe wakacje były strasznie długie. Od sierpnia w zasadzie nie było posiedzenia Sejmu. Prawo i Sprawiedliwość rząd nie robił nic. Więc po prostu zwracam tylko na to uwagę, że jest bardzo, bardzo dużo pracy. Być może dojdzie do rekonstrukcji rządu po pół roku, po roku, kiedy te sprawy zostaną wszystkie uporządkowane. Ja się spodziewam, że tak po prostu będzie. Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu, jest gościem Sedna Sprawy, współprzewodnicząca partii Razem. Kończymy radiową część naszej rozmowy. Za chwilę internetowa dogrywka. Słuchaczom Radio Plus życzymy dobrego dnia. Jeszcze. Radio Plus. Sedno sprawy. Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu, współprzewodnicząca partii Razem, cały czas jest z nami. Pani marszałek, w jakiej konfiguracji Lewica pójdzie do wyborów samorządowych? Czy to już wiadomo, czy jeszcze nie? Czy rozmowy trwają? Już w wielu miejscach wiadomo. Bo pamiętajmy, że to są takie bardzo nietypowe wybory. Mamy wybory do sejmików, a potem wybory do gmin, powiatów, do rad miast. Są plus prezydenci, burmistrzowie i wójtowie. Są w bardzo różnych konfiguracjach, w bardzo różnych miejscach. To się bardzo różnie układa. Zresztą mam na świeżo ten przegląd, jak to wygląda, bo w weekend mieliśmy kongres partii Razem, na którym dyskutowaliśmy właśnie o tych startach samorządowych. I mogę powiedzieć z dużą przyjemnością, że będziemy mieć radnych na wszystkich tych poziomach w wielu, wielu miejscach. I na pewno naszym domyślnym partnerem oczywiście jest Nowa Lewica, są partie lewicowe. A potem już na poziomie i sejmików, i różnych okręgów bardzo różnie będzie się to układać. Ja się spodziewam, że ostateczne decyzje zapadną w tym tygodniu. Jeżeli chodzi o dodatkowych partnerów, Razem, ale Lewicę i ewentualną współpracę. Partnerów, tak. Na poziomie sejmików wyobraża pani sobie wspólny start z Koalicją Obywatelską? To wchodzi w grę?
My w ogóle jako Razem i w ogóle cała Lewica zachęcaliśmy wszystkich przedstawicieli obecnej koalicji rządzącej do wspólnego startu do sejmików, bo to tutaj, jeśli chodzi o sejmiki, ma to po prostu sens. Niestety trzecia droga nie zdecydowała się na taki wspólny start i zdecydowała się iść osobno. Za dobrze im idzie, żeby mieli teraz Ja to też rozumiem, każdy ma prawo oczywiście do takich decyzji. To nie chodzi o to, że ja się tutaj obrażam, tylko opowiadam pewien proces decyzyjny. I oczywiście nadal trwają rozmowy z Koalicją Obywatelską, natomiast myślę, że do końca tego tygodnia będziemy mogli już zakomunikować ostateczną decyzję. Pani marszałek, to o tę lewicową najbardziej agendę zapytam teraz, jeżeli chodzi o nową władzę. Niedawno na konferencji prasowej premier Donald Tusk pytany o pushbacki na granicy z Białorusią, czyli na cofanie na drugą stronę, przerzucanie, można użyć tego słowa, tych, którzy chcą się przedostać do Polski. No w każdym razie premier nie powiedział, że ich nie będzie, a bardzo krytykowaliście Prawo i Sprawiedliwość za to, że to wszystko się właśnie na granicy dzieje. Premier wręcz mówił, że no, trzeba tych ludzi odstraszać, żeby nie myśleli, że tutaj sama przeprawa będzie jakąś szczególną przyjemnością. Czy to jest porażka Lewicy? Uważam, że premier Donald Tusk, te komunikaty, które płyną ze strony premiera, ze strony ministra Duszczyka, który ma się zajmować migracjami, Wiceszef MSWiA. Komunikatami wysoce niepokojącymi. Dlatego, że pushbacki tak zwane, czyli wywózki, oznaczają, że ludzi de facto niewinnych, którzy przyjeżdżają próbują się dostać do Polski z krajów ogarniętych wojną, z takich jak Syria chociażby. Ale nie zawsze. Oczywiście. Bieda jest chyba głównym jednak motywatorem. Absolutna większość tych osób, według informacji, ucieka do lepszego świata. Ucieka z krajów ogarniętych konfliktami. Przez tą, akurat tą trasą, bo oczywiście to bardzo różnie bywa. Natomiast to oczywiście słusznie pan zauważa, że są też tacy ludzie, którzy po prostu szukają lepszego życia i wszyscy ci ludzie przede wszystkim to są ludzie, którzy nie zasługują na gonienie, bawienie się w kotka i myszkę w lesie, na śmierć w tym lesie. Jasne, bo pani marszałek, pani jest współprzewodniczącą partii, która popiera ten rząd, jest pani wicemarszałkiem Senatu. Mówi pani, że to są słowa niepokojące, a czy powie pani to premierowi? Ja to mówię bardzo wyraźnie cały czas i oczywiście, jak będę miała taką okazję, powiem to premierowi. Na razie chciałabym, jestem w trakcie umawiania spotkania z panem ministrem Duszczykiem, który jest odpowiedzialny za migrację. We wtorek, w zeszłym tygodniu, dokładnie tydzień temu, razem z europarlamentarzystami i parlamentarzystami z zespołu parlamentarnego naszego do spraw polityki migracyjnej byliśmy na granicy, wizytowaliśmy zaporę, spotkaliśmy się z przedstawicielami mieszkańców i organizacji, które tam działają i wystosowaliśmy również apel do ministerstwa. My też nie jesteśmy naiwni. To nie chodzi o to, że oczekujemy teraz otwarcia granic. Granice muszą być bezpieczne, ale granice bezpieczne to również takie granice, na których nikt nie ginie i przy których mieszkająca z lokalna społeczność również może liczyć na wsparcie. Tymczasem dzisiaj mieszkańcy Podlasia, mieszkający w tym pasie przygranicznym, szeroko pojętym, to są ludzie, którzy od lat żyją w strefie zmilitaryzowanej. Ludzie, którym zabrania się na żadnej podstawie często wejścia do lasu. Ale to trudno też polskie władze tamte i obecne za to winić, pani marszałek, bo część tych działań jest po prostu wymuszona tym, co robi Białoruś. Nie ma żadnego powodu, żeby ludzie, przedstawiciele służb z długą bronią chodzili po wsiach. Nie ma żadnego powodu, żeby straszyć ludzi konfliktem na granicy, bo kończy się to tym, że te regiony, które żyją z turystyki, w tej chwili mają ogromny problem, żeby się utrzymać, bo turyści boją się jeździć na granicę, bo nie rozumieją, co tam się dzieje, nie chcą tam przyjeżdżać. Pojawia się ogromny problem polegający na tym, że Puszcza Białowieska, która jest jednym z najcenniejszych środowiskowo miejsc, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, jest po prostu systematycznie niszczona. I jest kwestia humanitarna. Ludzi, którzy na tej granicy, ludzi niewinnych, po prostu są poddawani de facto traktowaniu absolutnie nielicującego z członkiem, z państwem, które jest w Unii Europejskiej. Ale rząd Prawa i Sprawiedliwości chciał odstraszać, rząd Platformy też odstrasza. To, co trzeba zrobić. Coś się zmieniło, pani marszałek, czy się nic nie zmieniło? Na razie nie zmieniło się nic. To, co jest potrzebne, w mojej opinii, to zainwestowanie, przede wszystkim doinwestowanie Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Potrzebujemy
armii urzędników i przedstawicieli instytucji, którzy będą w stanie weryfikować ludzi, którzy tu przyjeżdżają, decydować o tym, kto może zostać w Polsce, a kogo należy odesłać, ale w sposób przejrzysty i kontrolowany. Bo może przy tej sytuacji budżetowej rząd woli odstraszać, a nie zapraszać kolejnych i weryfikować, pani marszałek. Pamiętajmy o tym, że rząd w tej chwili nie ma kontroli nad tym, co tam się dzieje, bo niezbierane są informacje. Nie wiadomo, ile ludzi jest w lesie, a ile nie jest. W tej chwili Straż Graniczna i wojsko bawią się w kotka i myszkę i gonią się z migrantami po lesie, tak? Tak to nie powinno wyglądać. Powinniśmy mieć kontrolę nad tym, kto przechodzi przez granicę i kto w Polsce ostatecznie zostaje. W tej chwili ta kontrola jest iluzoryczna. No tak, ale to krytykował premier Donald Tusk rząd Prawa i Sprawiedliwości, że właśnie ta granica jest dziurawa i teraz jest jakiś pomysł na to, żeby dziurawa nie była, to coś ja uważam, się dzieje, że, ja uważam, że to, co jest... Ja nie słyszałam jeszcze żadnych planów. Uważam, że to, co jest potrzebne, to stworzenie międzyresortowego zespołu, którym będą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przedstawiciele MON-u, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, który będzie pracował razem nad tym, żeby przeanalizować to, co się tam dzieje, współpracować z lokalną społecznością i zaproponować konkretne rozwiązania tego kryzysu, ale również to, czego potrzebujemy jak najszybciej, to jest opracowanie dobrej polityki migracyjnej. Nigdy takiej polityki w Polsce nie mieliśmy. Potrzebujemy jej jak najszybciej, bo pamiętajmy też, że oprócz tego, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, mamy również coraz więcej osób, które przyjeżdżają do Polski do pracy i których wszyscy o tym mówią, i przedsiębiorcy, i kolejne rządy, po prostu potrzebujemy. I musimy mieć jakiś plan na to, jak tych ludzi tutaj przyjąć i co, jak sprawić, żeby oni mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczności, a nie pozwolić na tworzenie się get, jak w innych krajach Unii Europejskiej. I to jest ogromna odpowiedzialność tego rządu. A mówiła to Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu. Bardzo pani marszałek, dziękuję za rozmowę. Współprzewodnicząca też partii Lewica Razem. Oczywiście dobrego dnia pani marszałek. Życzę dobrego dnia. Życzymy państwu. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz zapraszam już na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej ekspresem. Dzień dobry Państwu we wtorek. To jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam, kłaniam się i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. U Państwa już za chwilę Dariusz Joński, poseł Koalicji Obywatelskiej, Inicjatywa Polska i rzecz jasna od czasu jakiegoś już szef Sejmowej Komisji do Spraw Wyjaśnienia Afery związanej z wyborami kopertowymi. Po godzinie 9:40-45, dawno u nas niewidziany, ale przy aktualnej sytuacji bardzo ciekawy gość, jak sądzę, Janusz Kaczmarek, adwokat, były szef MSWiA i były prokurator krajowy w pierwszych rządach Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007. Ale oczywiście zaczynamy od aktualności i od tego, że dziś o 10, czyli za niespełna godzinę, zgodnie z planem, zbiera się Sejm. Posłowie mają zająć się przede wszystkim projektem uchwały budżetowej, ale także sprawą powołania Komisji Śledczej do spraw wykorzystania przez służby Pegasusa. Porządek dzienny może zostać również uzupełniony o złożony przez PiS wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, a
także o wniosek o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. Jeżeli nie będzie innego wyjścia, będziemy starali się nie zaostrzać konfliktu z prezydentem i przez te kilkanaście miesięcy będziemy szukali równoległych rozwiązań, zapowiada Donald Tusk po wczorajszym spotkaniu z Andrzejem Dudą, spotkaniu, które zakończyło się właściwie niczym. Panowie pozostali na swoich stanowiskach. Powiedzieliśmy sobie z panem prezydentem, że chyba w interesie pana prezydenta, nie tylko moim jako premiera, ale także pana prezydenta jest, żeby te ostatnie kilkanaście miesięcy jego kadencji przebiegało w jakiejś normalnej, zdrowej atmosferze. Proszę państwa, jeżeli nie damy rady, to przeżyjemy ten rok i trzy miesiące, zapewnia szef rządu. Tymczasem minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar na antenie TVN24 przekazał, że otrzymał już akta sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, a stanowisko w sprawie ewentualnej przerwy w odbywaniu przez obu panów kary wyda w ciągu kilku dni. Przekaże akta ze swoim stanowiskiem, później wszystko będzie już w rękach prezydenta, tak podkreśla Adam Bodnar i stwierdził, że wcale nie jest przekonany, czy prezydent rzeczywiście chce doprowadzić całą procedurę do końca. Dokumentów jest sporo, drodzy państwo, do przeanalizowania, bo mówimy o 38 tomach akt jawnych i 10-11 akt niejawnych. To jest Ekspres Biedrzyckiej, u nas wszystko jawne. Zapraszam. Spodziewam się ostrego Sejmu, ale nie spodziewam się warcholstwa. Tak tuż przed posiedzeniem na konferencji prasowej mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Mam nadzieję, że się nie rozczaruje, dodał. Stwierdził, że większość rządząca jest przygotowana na wszystkie warianty, bo ta sala przez 30 ostatnich lat, ta, czyli plenarna, uzupełnię tylko, widziała różne rzeczy. Umówmy się, nie ma za wielu, które można by wymyślić. Poprzednie parlamenty były mocno kreatywne, stwierdził Szymon Hołownia. Dodał, że dziś to jest najdłuższy dzień, jeżeli chodzi o plan prac. Będziemy zajmować się ustawą budżetową, okołobudżetową. Będzie też procedowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i wieczorem być może uda się uchwalić powołanie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Marszałek Sejmu dodał jednocześnie, że jesteśmy w sytuacji głębokiego rozdarcia w państwie i głębokiego sporu. Wyraził też nadzieję, że obrady przebiegną w spokojnej atmosferze. Nie chciałabym rozczarować pana marszałka, ale szczerze wątpię. Apel Andrzeja Dudy w sprawie Kamińskiego i Wąsika. Prezydent relacjonował, że oczywiście poruszył podczas spotkania z Donaldem Tuskiem temat obu panów. Zaapelował do premiera, żeby minister sprawiedliwości i prokurator generalny spełnił wniosek, z którym do niego się zwrócił. Oczekuje spełnienia wniosku, żeby w związku z rozpoczętym postępowaniem ułaskawieniowym panowie posłowie zostali na czas trwania postępowania uwolnieni z zakładu karnego. Proszę zwrócić uwagę, że prezydent cały czas wobec panów Wąsika i Kamińskiego używa słowa posłowie. To jest sprawa fundamentalna, humanitarna, sprawa przyzwoitości, sprawa porządku społecznego. Wiemy, jak wiele ta kwestia wzbudza emocji społecznych. Ja mam wrażenie, że bardziej jednak politycznych niż społecznych i chyba bardziej w środowisku PiS niż jakimkolwiek innym. Apeluję jeszcze raz do pana ministra, mówi Andrzej Duda. Zwróciłam się także z osobistym apelem do premiera, by wpłynął na swojego podwładnego, by zostało to po prostu zrealizowane i to jest, drodzy państwo, spuścizna 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, że nawet prezydent bez żadnych ogródek sugeruje, aby premier wpłynął na prokuratora generalnego. Nieraz już Donald Tusk stwierdził, że te czasy się skończyły. Sam Donald Tusk stwierdził oczywiście także, że pozostaje przy swojej opinii. On pozostaje przy swojej opinii, pan prezydent Andrzej Duda. No i w związku z tym oczywiście pozostaje bardzo duży znak zapytania, jak ta kohabitacja będzie wyglądać i czy ona w ogóle będzie wyglądać do czasu zamknięcia drugiej kadencji Andrzeja Dudy właśnie. Wczoraj szef jego gabinetu Marcin Mastalerek, bez ogródek również, powiedział, że planowane są dalsze weta prezydenta. W związku z tym wydaje się, że ta współpraca będzie bardzo kulawa i mam wrażenie, że to jest określenie eufemistyczne, ale wracając jeszcze do sprawy pana Kamińskiego i Wąsika, mam dla państwa bardzo ciekawy sondaż z dzisiejszego Super Ekspresu. Zaskakujący, szczerze mówiąc, dla mnie przynajmniej. Okazuje się bowiem, że Polster spróbował odpowiedzieć na pytanie, czy Kamiński i Wąsik powinni wychodzić z więzienia, czy nie? Czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik powinni odbyć
więzieniu całą karę? Takie pytanie zostało zadane w dniach 13-14 stycznia Polakom. Na dużej grupie docelowej to badanie jest zrobione i drodzy Państwo, wyniki występują, wyglądają w sposób następujący. Według 60% badanych, 60%, panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik powinni odbyć w więzieniu całą karę. Przeciwnego zdania na nie jest 25%, 15% nie ma w tej sprawie swojej opinii. Tymczasem Adam Bodnar deklaruje, że absolutnie nie zamierza się wycofywać z podjętych ostatnio decyzji dla wielu, bardzo kontrowersyjnych, szczególnie w przypadku prokuratora, byłego prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. Stwierdził, że uważa, że nie ma sporu kompetencyjnego, bo decyzje dotyczą tego, czy ktoś jest w stanie spoczynku, czy nie. Ja jestem władny to podjąć i tylko ja. Mówi dość jednoznacznie Adam Bodnar. Oczywiście odbija piłeczkę prezydentowi, zbija jego argumenty, twierdząc, że należy wiązać sprawę, oczywiście pana Barskiego, z wydaniem postępowania tak zwanego zabezpieczającego, drodzy Państwo, przez Trybunał Konstytucyjny. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, jak ja jeszcze wiele tygodni przed wyborami, w trakcie wyborów, tuż po wyborach, opowiadałam Państwu o tym, że Trybunał Konstytucyjny właściwie w ogóle nie pracuje. On się nie zebrał przez kilka miesięcy, co oczywiście nie zapobiegło temu, aby sędziowie pobierali sowite pensje. Natomiast w tej chwili Trybunał bardzo się ożywił i nawet bez jakichś specjalnych próśb, apeli i wniosków sam decyduje w rozmaitych sprawach. W ubiegłym tygodniu kwestia dotyczyła prezesa NBP Adama Glapińskiego. Oczywiście orzeczenie było takie, że nie będzie go można postawić przed Trybunałem Stanu. Nic podobnego, także o tym dziś będziemy mówić. Wczoraj kwestia dotycząca Dariusza Barskiego, dzisiaj także mediami publicznymi Trybunał się zajmie. Także Państwo widzą, że jak sędziowie chcą, to mogą pracować. Ale oczywiście sprawa dotyczy spraw czysto politycznych. Wracając do pana Barskiego, wczoraj wydaniem postępowania zabezpieczającego zajęła się pani Krystyna Pawłowicz. Poszukiwana była forma, wracam do Adama Bodnara, jak można zablokować te działania, które podjąłem, na ratunek rzucił się Trybunał. Postępowanie jest moim zdaniem wadliwe z trzech powodów. No i w dalszym ciągu, drodzy Państwo, właściwie zostajemy w punkcie wyjścia. Narada PiS na Nowogrodzkiej wczoraj się odbyła późnym wieczorem z udziałem m.in. Jarosława Kaczyńskiego, Ryszarda Terleckiego i Elżbiety Witek. Chodzi oczywiście o ustalenie, nazwijmy to, strategii na najbliższy czas. Przemysław Czarnek zapowiedział dzisiaj, że nie będzie blokowania mównicy sejmowej. Przepraszam, i że nie będzie blokowania obrad Sejmu. I na koniec mam dla Państwa jeszcze informacje w sprawie najnowszego sondażu partyjnego. Tym razem United Service, tak, na zlecenie Wirtualnej Polski odpowiedzieli, że zagłosowaliby najchętniej na Prawo i Sprawiedliwość, 28,4% wskazań, nieco mniej, bo 27,5%, czyli różnica niecałego punktu procentowego, zdobyłaby Koalicja Obywatelska. Na podium znalazłaby się także Trzecia Droga ze świetnym wynikiem, niemal 17%. Lewica zyskałaby ponad 10%, a to oznacza, że gdyby były wcześniejsze wybory, no to koalicja obecnie rządząca miałaby dużą szansę na polepszenie swojego wyniku, a nawet zbliżenie się do takiej liczby posłów, którzy wyłączają z systemu prezydenta i mają większość do odrzucenia prezydenckiego weta. No ale myślę, że wcześniejszych wyborów raczej nie będzie. Dariusz Joński, za chwilę u Państwa zapraszam. Więc uważam, że do żadnych czynności prawnych nie doszło, bo to chcę z całą mocą podkreślić. Proszę Państwa, ustawa stanowi jasno. Odwołanie prokuratora krajowego może nastąpić wyłącznie po konsultacji, która ma być przeprowadzona pomiędzy premierem a prezydentem, wymaga zgody prezydenta na piśmie. Takiej konsultacji w ogóle nie było. Pismo, które pan minister Bodnar jako prokurator generalny przekazał prokuratorowi krajowemu, no powiem Państwu, no ma żadną wartość prawną. Jak już ustaliliśmy, zaapelowałem, więc uważam, że do żadnych czynności, zaapelowałem do pana premiera o to, żeby minister sprawiedliwości, prokurator generalny, pan Bodnar spełnił jednak wniosek, z którym się do niego zwróciłem. Oczekuję spełnienia tego wniosku, że w związku z rozpoczętym postępowaniem ułaskawieniowym wobec pana Mariusza Kamińskiego i
i pana Macieja Wąsika, panowie posłowie, zostaną na czas trwania tego postępowania uwolnieni z zakładu karnego. Ten początek rządzenia po PiS-ie inaczej moim zdaniem nie mógł wyglądać i wynika to z determinacji tych, którzy władzę stracili, żeby nadal utrzymać przywileje czy swoją pozycję, czy poczucie bezkarności. No ale o tym nie może być mowy. Jeśli możliwa jest współpraca, bardzo, bardzo chciałbym, żeby była możliwa i zrobię wszystko, żeby była możliwa z panem prezydentem na rzecz deeskalacji, żeby to napięcie było mniejsze, żeby... A jestem cały czas do dyspozycji i z naszej strony będziemy robili wszystko, żeby ludzie zobaczyli, że chodzi w naszych rządach o to, żeby ludziom było lepiej. Państwa gościem Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska, Inicjatywa Polska, szef Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyjaśnienia wyborów kopertowych. Dzień dobry. Dzień dobry, panie, witam państwa. Panie pośle, nie ma przełomu, chyba wszyscy się tego spodziewaliśmy, w stosunkach prezydenta z premierem. Spotkanie właściwie zakończyło się niczym. Prezydent Andrzej Duda po tym spotkaniu apeluje dokładnie o to samo do pana premiera. Twierdzi, że kwestia panów posłów Kamińskiego i Wąsika jest kwestią fundamentalną, humanitarną, sprawą przyzwoitości, porządku społecznego. I zwrócił się z osobistym apelem do premiera, by wpłynął na prokuratora generalnego Adama Bodnara w tej sprawie. Co pan na to? Na szczęście czasy wpływania na to, żeby politycy byli bezkarni, już się skończyły. Skończyła się bezkarność i ten symboliczny dzień aresztowania obydwóch panów, przestępców notabene, to jest pewna symbolika, a to, co się dzieje w prokuraturze krajowej od kilku godzin, to jest właśnie takie zatrzymanie tej... Właściwie nie od kilku godzin, tylko od piątku. No od piątku, tak, tak, tak. No ale ten proces trwa i odwoływanie też takich prokuratorów, którzy byli siepaczami Ziobry również. Ale przyzna pan, że to jest dość specyficzne, czy ja się przyczepiłam bezsensownie, bo może bezsensownie do tego, że właśnie prezydent apeluje do premiera, żeby ten wpłynął na prokuratora generalnego. No bo tak było za czasów PiS-u. Jeden wpływał na drugiego. Proszę zwrócić uwagę, że prokurator generalny, minister sprawiedliwości w jednej osobie, pan Ziobro, przyjaźnił się bardzo blisko z prokuratorem krajowym. To są nawet doniesienia, że był świadkiem na jego ślubie, że jest ojcem chrzestnym jego dziecka. To nawet nie tylko doniesienia, a był świadkiem na jego ślubie. Aha, czyli to jest pewna informacja. Wczoraj pan Barski potwierdził to w jednym z wywiadów, że oni się przyjaźnią, odwiedzają i w ogóle. I teraz ja mogę sobie wyobrazić, że panowie przy rodzinnym stole decydowali o najważniejszych śledztwach w Polsce. I teraz Barski, biorąc jeszcze pod uwagę, że też kandydował z list PiS-u do Sejmu, z Łodzi notabene z drugiego miejsca w 2011 roku, to wszystko się układa w całość. Panowie sobie zbudowali taki wymiar sprawiedliwości, gdzie decydowali temu zarzuty, temu nie zarzuty. Tu wszczynamy, tam nie wszczynamy. No i tak się to toczyło. No i Andrzej Duda się przyzwyczaił do tego, że może decydować ręcznie. Panie pośle, a pan gdzie tak, gdzie nie. Jest w stanie, bo jak się pan chce tak dobrze skomunikować z naszymi widzami, to kamera numer 4, więc jest pan w stanie spojrzeć w tę kamerę, czyli do oczu naszych widzów i z ręką na sercu powiedzieć, że nie ma najmniejszych wątpliwości dotyczących legalności działań Adama Bodnara w tej sprawie. Czy te podstawy prawne są niepodważalne pana zdaniem? Mam na myśli oczywiście wycofanie, tak to nazwijmy, z frontu prokuratury generalnej Dariusza Barskiego. Jedyny, który złamał prawo w tej sprawie, to jest Zbigniew Ziobro, powołując Barskiego na tą funkcję na podstawie przepisów przejściowych. Bo gdyby skorzystał z ustawy o prokuraturze, to mógł to zrobić. Ale on niewłaściwe paragrafy ustawy z przepisów przejściowych z 2016 roku przyjmował. Ale chcę powiedzieć, że najważniejsze w tym wszystkim... Nie, ale proszę mi odpowiedzieć na moje pytanie. Tak, absolutnie zgodnie z prawem. Znaczy, każdy, kto zna Adama Bodnara... Wcześniej i teraz jako ministra wie jedno. On nie złamie prawa. Zrobi wszystko zgodnie z prawem. I to robi. I żebyśmy zbudowali uczciwą Polskę, jest potrzebna niezależna prokuratura. Proszę zwrócić uwagę, że on powołał w tej chwili pełniącego obowiązki prokuratora krajowego na okres 2 miesięcy. Ale tylko po to, żeby zorganizował konkurs. Nie tylko po to. On ma również przedstawić... Ale ma również przedstawić audyt w sprawach najważniejszych śledztw prokuratorskich. Ja czekam na audyt w sprawie wyborów, tak, po pierwsze Ostrołęki, po drugie sytuacji w NCBR-ze i tego śledztwa, po trzecie afery respiratorowej, po czwarte inwigilacji, przecież to wszystko było zamiatane pod dywan. Musi być audyt, ja czekam na audyt tych śledztw, a dodatkowo faktycznie będzie trwał konkurs na wyłonienie na
nie polityka, tylko prokuratora, do którego ludzie będą mieli zaufanie, że będzie niezależny, że nikt nie będzie wpływał, że nie będzie na telefon od prezydenta czy innego ministra, który będzie mówił, jak sprawa się potoczy. Panie pośle, a gdyby pan pokrótce, jeżeli się da, wyjaśnił raz jeszcze na spokojnie naszym widzom, dlaczego decyzja Adama Bodnara waszym zdaniem jest absolutnie zgodna z prawem i nie złamała ona tutaj żadnych przepisów? Bo dla wielu to się może wydawać bardzo skomplikowane. Ja myślę, że to nie jest też do końca tak, jak twierdzi pan prezydent, że i panem Wąsikiem, i prokuratorą krajową żyje całe społeczeństwo. No niemniej wielu może sobie zadawać to pytanie. I gdyby pan dzisiaj chciał wytłumaczyć tym, którzy mają wątpliwości, co zrobił Adam Bodnar, to jak pan to im, nam wytłumaczy? Po pierwsze, na chwilę cofnę się do 2011 roku, bo to jest druga kompromitacja Ziobro-Barski. Otóż w 2011 roku prokurator w stanie spoczynku kandyduje z list PiSu, bo został namówiony przez Ziobrę i przez Kaczyńskiego. Kandyduje. Zostaje posłem. Marszałek Sejmu wygasza mandat, twierdząc, że nie może być posłem. Prokurator w stanie spoczynku. On się odwołuje do sądu, sąd przyznaje rację marszałkowi. To jest pierwsza kompromitacja Barskiego i Ziobry. I 2022. Pan Ziobro, kiedy Święczkowski odchodzi do Trybunału Konstytucyjnego, powołuje go na prokuratora krajowego na podstawie nie tych przepisów, co trzeba, krótko mówiąc. Przepisów przejściowych z 2016 roku. Mógł z innych, które już nie obowiązywały wtedy. Które już dawno nie obowiązywały, mógł skorzystać z ustawy o prokuraturze i wtedy byłoby okej. Adam Bodnar nie miał innego wyjścia. Musiał tą decyzję podjąć, bo inaczej by legalizował prokuratora krajowego, który został wybrany niezgodnie z obowiązującym prawem. Koniec, kropka. A przy okazji to rozwiązuje sprawę, dlatego że konkurs otwarty, wszyscy będą transparentnie mogli go oglądać, wyłoni tego niezależnego, nie polityka oczywiście, który stanie na czele prokuratury krajowej. A kiedy rozdział prokuratury generalnej od ministra sprawiedliwości, bo to też chyba jest sprawa dość pilna w obecnej sytuacji. Minister Bodnar już zapowiedział, że trwają nie tylko rozmowy, ale przygotowanie odpowiednich ustaw. Myślę, że premier to zakomunikuje. To było nasze zobowiązanie wyborcze, że oddzielimy prokuratora krajowego od generalnego od ministra sprawiedliwości. To jest szalenie istotne do tego, żeby faktycznie była ta niezależna prokuratura, że polityk nie stał na czele, krótko mówiąc, prokuratury. Panie pośle, wiemy doskonale, że Prawo i Sprawiedliwość, prezydent chyba poniekąd też, grają teraz na stworzenie takiego drugiego alternatywnego porządku prawnego, alternatywnego państwa, alternatywnych wyroków sądowych, alternatywnych prokuratorów, sędziów, posłów itd., itd. I teraz pytanie, jak bardzo może to sparaliżować po pierwsze funkcjonowanie kraju jako takiego, a po drugie, czy to nie spowoduje paraliżu w prokuraturze podobnego, jak mamy wśród sędziów? Mówiąc krótko, czy nie będziemy mieli w tej chwili neoprokuratorów? No bo za czasów Barskiego powołano wielu prokuratorów. Oczywiście eksperci twierdzą, że 99% spraw toczy się na zupełnie innych szczeblach prokuratury niż prokuratura krajowa. Niemniej możemy mieć jeszcze większy bałagan w systemie prawnym niż mamy do tej pory, chociaż wydawało się, że to jest absolutnie niemożliwe. Jaki jest pomysł na rozwiązanie tej sytuacji? Nie, znaczy odpolitycznianie prokuratury się rozpoczęło od piątku i cieszę się, że to się odbywa, ale kończymy też z bezprawiem i chaosem i anarchią w prokuraturze. Ja muszę pani powiedzieć, że w ostatnich 4 latach zgłaszaliśmy jako Klub Koalicji Obywatelskiej kilkanaście wniosków do prokuratury, a które były, wydaje się, bezdyskusyjne. Takie, które powinny być podjęte z urzędu. Jakie na przykład? No chociażby afera respiratorowa. Facet nie oddał pieniędzy, wziął 160 milionów, był handlarzem bronią, było wiadomo, że nie przekaże tych respiratorów. Otóż po dwóch latach wystawiono list gończy. Kiedy on już był w Albanii i przerzucił interesy i w ogóle. A w tym czasie jeszcze oskubał spółki Skarbu Państwa. No poza respiratorami? Ostrołęka. 2 miliardy wyrzucone w błoto. Czy któryś z polityków, ktokolwiek ma postawione zarzuty za to, że wyrzucono w błoto, w piach, 2 miliardy i nic nie powstało przecież. Jedźmy dalej. Afera maseczkowa. Wszystkie afery pandemiczne. Żadna przecież nikt nie dostał żadnych zarzutów. Afera inwigilacyjna. To samo. Pegasus. Afera i Pegasus. Bo Pegasus i afera inwigilacyjna, czyli to, co przed Pegasusem się działo od 2015 roku. A, czyli rozdzielacie państwo te dwie rzeczy. Tak. Komisja śledcza będzie badała cały ten okres. Mm-hmm. Bo oni najpierw inwigilowali innymi programami, później Pegasusem. Ale Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dzięki naszej robocie, dzięki tym kontrolom i niezależnym dziennikarzom udało się zatrzymać wypłatę prawie 300 milionów. No były wiceminister w rządzie PiSu przychodzi i mówi, że tam była zorganizowana grupa przestępcza. No i gdzie jest prokurator? Gdzie jest prokuratura? Kto ma postawione
postawione zarzuty, ktoś chciał wyprowadzić pieniądze, były spółki powoływane w ciągu 5 minut na 26-latków, którzy chcieli wyprowadzić 50 milionów i tak dalej, i tak dalej. Żadna afera nie zakończyła się postawieniem zarzutu jakiemukolwiek politykowi PiS-u. I być może Andrzej Duda się do tego przyzwyczaił, że tak działało to i teraz żąda od premiera, bo tak było pewnie przy premierze Morawieckim, że proszę bardzo, zróbcie wszystko, żeby panowie wyszli. Złamali prawo, zostało udowodnione, prawomocny wyrok, muszą odsiedzieć. 60% według naszego sondażu osób popiera to, aby Wąsik i Kamiński odbyli całość kary w więzieniu. Zaskakujący wynik. Czy dla pana nie? Nie, dlatego że ja uważam, że ludzie idą do więzienia za ponad 10 tysięcy złotych, jak ktoś ukradnie, idzie do więzienia. A oni tak de facto przygotowali całą nielegalną operację i chcieli sprowokować do popełnienia przestępstwa swojego wicepremiera w swoim rządzie, notabene. I całość była nielegalna. I wydaje mi się, intuicja mi podpowiada, że panowie Wąsik i Kamiński dopiero rozpoczynają przygodę z tym niezależnym wymiarem sprawiedliwości, a to jeszcze przed nimi parę spotkań z prokuratorami i z komisją śledczą, między innymi odnośnie Pegasusa, a to wszystko będzie na dniach. Sprawa Pegasusa to jest sprawa kolejna, ale jeszcze ja bym chciała wrócić do sprawy, którą pan się zajmuje bezpośrednio jako szef Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyjaśnienia wyborów kopertowych, tak to roboczo nazwijmy. Panie pośle, ja mam wrażenie, że panu... to się wszystko gdzieś tam w tych rękach rozmywa. No, to będzie ciężko ze świadkami. No bo tak, pan Kamiński w więzieniu, a rozumiem, że były plany, żeby go przed oblicze komisji będzie wezwać. Będzie przesłuchany. Jak? Są różne metody. Możemy osobiście wezwać pana Kamińskiego przed komisję, możemy go odwiedzić w areszcie, w cudzysłowie odwiedzić, przesłuchać w areszcie, albo możemy zawnioskować, żeby i zlecić to prokuraturze. Każda z tych trzech możliwości jest równie dobra. I wtedy prokuratura przesłuchuje świadka. A co z panem Zbigniewem Ziobrą? No, bo wiemy, jaka jest sytuacja. Wiemy, że oficjalnie mówi się o tym, że pan Ziobro walczy z bardzo ciężką chorobą. To nie nam rozstrzygać, czy on choruje i może, czy nie może. Od tego są biegli. Jeśli zostanie przegłosowany jako świadek, to zlecę biegłemu sprawdzenie stanu zdrowia świadka. W tym i każdym innym przypadku tak jest. I to nie decyduje... A reszta? Nie. Pani marszałek Sejmu była Elżbieta Witek? Pan wiceprzewodniczący Buda z PiS-u poinformował, że pani Witek udaje się do szpitala i nie będzie mogła brać udziału. Tak przekazał i że nie będzie... I akurat w tym terminie, kiedy była wezwana przed oblicze komisji? Tak, dostaliśmy taką informację, więc ja przesunąłem na luty przesłuchanie pani Witek, więc mam nadzieję, że to jednak do przesłuchania dojdzie. Mamy możliwości, to znaczy komisja śledcza nie działa tylko na podstawie ustawy komisji śledczej. Pan Sasin będzie w przyszłym tygodniu, a w tym tygodniu będzie jeszcze w piątek o godzinie 9 pan Michał Wypi, który niejednokrotnie pokazywał, jak działały mechanizmy nacisków w partii PiS, więc pokazujemy to całe państwo Kaczyńskiego. Jarosław Gowin jako wicepremier tamtego rządu PiS-u mówił, jak to został zaproszony przez ministra sprawiedliwości notabene i prokuratora generalnego Ziobro i ten opowiadał, jak to haki kazali mu szukać na niego i używać prokuratury przeciwko wicepremierowi. Tak działał państwo PiS. To trochę tak jak w filmie Ojciec Chrzestny, gdzie główny bohater wydaje decyzję, dyspozycję. No to Ojca Chrzestnego to akurat Marcin Mastalerek Donalda Tuska porównywał ostatnio. Michaela Corleone konkretnie. No nie, ale tutaj mamy wydawanie decyzji, poleceń spoza rządu, a to robił Jarosław Kaczyński, a później eliminowanie wrogów. To mi coś przypomina, dokładnie film Ojca Chrzestnego, więc zobaczymy. Czego pan się spodziewa teraz po Jarosławie Kaczyńskim i po strategii Prawa i Sprawiedliwości? Bo wiemy, że ta retoryka po wyborach bardzo mocno się zaostrzyła. Wiemy, że wczoraj odbyło się takie pilne dość spotkanie przy ulicy Nowogrodzkiej, żeby właśnie według nieoficjalnych informacji ustalić, jak PiS teraz będzie postępować. Marszałek Szymon Hołownia przed dzisiejszym posiedzeniem mówi, że spodziewa się tak naprawdę wszystkiego, choć liczy na to, że jednak do takiej totalnej obstrukcji, prób blokowania mównicy nie dojdzie. Zapewnia też tak Przemysław Czarnek. Pytanie, czy pan mu ufa w te zapewnienia? Nie ufam nikomu, żadnemu politykowi PiS-u. Wydaje mi się, że Kaczyński się nie zmienił. On będzie szedł w kierunku konfrontacji, po prostu. No i pytanie, czy jesteście na to przygotowani, panie pośle? No bo jak tu rządzić, mając z jednej strony największy klub parlamentarny, który będzie utrudniał prowadzenie debat, podawał w wątpliwość skład Sejmu, twierdząc cały czas, że posłami są panowie Wąsik i Kamiński, a pan prezydent będzie wetował ustawy, co zapowiedział Marcin Mastalerek, bo też będzie podawał w wątpliwość skład Sejmu, więc będzie uważał, że wszelkie przyjmowane przez ten Sejm w tym składzie ustawy są niezgodne z prawem.
Po pierwsze, od pierwszej godziny, można powiedzieć, PiS torpeduje proces Sejmu, komisji, też naszej komisji śledczej, ale się tym nie przejmujemy. Krok po kroku idziemy do przodu i wyjaśniamy, wzywając kolejnych świadków. I tyle. Jeśli chodzi o Kaczyńskiego, Kaczyński się nie zmienił. Myślę, że Kaczyński jeszcze zaostrzy swoją retorykę, będzie dążył do podziałów, torpedowania prac Sejmu i będzie namawiał prezydenta Dudy, żeby wszystko wetował. No tylko prezydent Duda musi się zastanowić. 11,5 miliona ludzi głosowało na zmianę. 4 miliony więcej niż więcej na PiS. Więcej niż na prezydenta Dudę, bo na niego oddało więcej niż na prezydenta Dudę osób głos. To nie chodzi o to, że on będzie robił nam na złość, tylko zrobi ludziom na złość. Czy on jest gotowy na to, żeby pójść na konfrontację ze społeczeństwem? Mam nadzieję, że nie i mam nadzieję, że będzie jednak mimo wszystko w którymś momencie usamodzielni się i nie będzie wykonywał rozkazów z Nowogrodzkiej. Bo jeśli tak, no to nic dobrego. Nic dobrego dla Polski by nie oznaczało, ale to w dużej mierze zależy od samego prezydenta Dudy. Donald Tusk powiedział wczoraj słowa następujące. No powiedzieliśmy sobie z panem prezydentem, zaraz, gdzie to jest dokładnie? Mam. Proszę państwa, jeżeli nie damy rady, to przeżyjemy ten rok i 3 miesiące. Poradzimy sobie w tej sytuacji. Tylko pytanie, ja znów, bo deklaracje to jest jedno. Praktyka rządzenia, praktyka legislacyjna to jest coś zupełnie innego. Panie pośle, no nie da się rządzić bez ustaw. Nie można wszystkiego załatwiać uchwałami na przykład albo jakimiś innymi metodami. Czyli rozumiem, że my w tym paraliżu poniekąd będziemy tkwić przez najbliższy ponad rok, tak? A myśli pani, że naprawdę Andrzej Duda będzie wetował każdą ustawę przeciwko Polakom? Ja nie wiem, ja dzisiaj szczerze jestem sobie w stanie wyobrazić wszystko. Ja uważam, że jeśli Duda to zrobi, to wystąpi przeciwko społeczeństwu, nie przeciwko nam. On może to zrobić, ja mogę sobie to wyobrazić, że on może wetować wszystko. Ale zadziała przeciwko. I on musi widzieć jednak te 11,5 miliona ludzi, a nawet najbliższe ostatnie sondaże, które pokazują, że PiS-owi idzie w, no generalnie rzecz biorąc, jeszcze można powiedzieć, mają te 30%, ale już my się zbliżyliśmy, w niektóre no, w dają nam remis. No w dzisiejszym sondażu mają 28%. Czy już nawet poniżej 30%, to musi widzieć, że ludzie tego nie akceptują, takiej polityki po prostu. Narympał w bezkarności, w bezprawiu, w chaosie, w anarchii. Chcą po prostu to zmienić i po to jesteśmy, żeby nie tylko dać podwyżki dla nauczycielom, pomyśleć o przedsiębiorcach, którzy mieli bardzo trudno przez ostatnie lata podwyższyć pensje dla urzędników, ale również prowadzić uczciwe państwo. Chcemy to zrobić. I albo będzie w jakikolwiek chciał sposób współpracować, szukać jakiegoś kompromisu, jak każdy poprzedni prezydent, który musiał układać się z rządem, który miał większość, albo będzie szedł na zwarcie. Jeśli będzie szedł na zwarcie, to przegra. Że uda się przekonać chociaż jakąś część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, czy pana prezydenta Andrzeja Dudy do tego, że to, co wy w tej chwili robicie, to właśnie nie jest łamanie prawa, nie jest łamanie konstytucji, nie jest to działanie na rympał, jak twierdzą niektórzy, bo jeżeli mamy plan w Polsce, bo rozumiem, że mamy go wszyscy, nie tylko politycy Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Trzeciej Drogi, ale także dziennikarze i wszyscy odpowiedzialni ludzie do sprawy bardzo ważnej, czyli zasypania tych potwornych podziałów w społeczeństwie, bo mnie nie interesują politycy. Znaczy, jeżeli wy się chcecie kłócić, kłóćcie się, tylko to się przekłada na społeczeństwo. I teraz pytanie, czy macie jakiś pomysł, jakiś plan na to, jak dotrzeć do elektoratu PiS, bo on nie zniknie. On będzie cały czas. To prawda, to prawda. I Jarosław Kaczyński dba, żeby podrzucając tego paliwa do tego ognia, żeby zamiast szukać pojednania w jakiś sposób, w kilku przynajmniej obszarach, to chce iść do jakiejś konfrontacji. Naszym celem jest pojednanie i rozpoczęliśmy, można powiedzieć, od tak zwanej telewizji publicznej, bo uważamy, że to była ta fabryka hejtu, odczłowieczania nas wszystkich i proszę zwrócić uwagę, jak to się zmieniło. Nagle ta telewizja może być pluralistyczna, może pokazywać i dobre, i złe strony rządu, i może pokazywać dobre i złe strony opozycji, ale równoważa, przede wszystkim uspokaja nastroje i o to chodziło. Od tego zaczęliśmy. Wymiar sprawiedliwości, odpolitycznienie wymiaru sprawiedliwości musi nastąpić. Natomiast no samo to, że wczoraj Donald Tusk spotkał się z Andrzejem Dudą, pokazuje, że dla niego jednak jest ważne, żeby poszukać pojednania. Ale to nie oznacza, że mamy akceptować bezprawie i ten chaos, który był w wymiarze sprawiedliwości. To są dwie różne rzeczy, ale będziemy dążyli do tego, żeby to pojednanie w narodzie było. Tak, patrząc po sondażach, coś się zmienia. To nie jest tak, że PiS utrzymuje i ma cały czas stałe poparcie. Wszystkie sondaże pokazują, że spada to poparcie, więc część elektoratu zmienia zdanie. To jeszcze na koniec, bo muszę pana wypuszczać już do Sejmu,
Ale jeszcze jedna kwestia. Donald Tusk ostatnio w wywiadzie dla największych stacji telewizyjnych zapowiedział, że włos nam się zjeży na głowie, jak zobaczymy skalę nadużyć, do której dochodziło także w spółkach Skarbu Państwa. Pytam pana jako posła, który jest kojarzony z tym posłem kontrolerem razem z Michałem Szczerbą. W jakiej formule my się o tym wszystkim dowiemy? Czy to już wiadomo? I kiedy? Do białej księgi, diagnozy, analizy. W każdej spółce nieco inaczej jest, ale prezesi będą i ministrowie, którzy nadzorują, to będą przedstawiać, żeby ludzie wiedzieli, na co poszły te pieniądze, bo to nie tylko chodzi o spółki Skarbu Państwa, ale te spółki Skarbu Państwa powoływały fundacje. Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora uniemożliwiała wejść do spółek. My czasami robiliśmy krzyżowe kontrole i pokazywaliśmy, na co szło na przykład z Fundacji Orlen czy z Fundacji KGHM, ale ciężko było dotrzeć tam do, dlatego że ta ustawa jest nieprecyzyjna i nie pozwalała do końca spółek kontrolować. W związku z tym to jest teraz potrzebne, też wydaje mi się istotne i ludzie pewnie się dowiedzą bardzo ciekawych rzeczy, na co szły też nasze publiczne pieniądze, bo to są spółki Skarbu Państwa. Ile Tadeusz Ojciec Rydzyk otrzymywał, ile dostawały fundacje związane. No, z tych źródeł, które były do skontrolowania, tak, ale ze spółek i z fundacji spółek Skarbu Państwa. A, czyli chyba będzie jeszcze więcej. Będzie jeszcze więcej, więc warto będzie zobaczyć i porównać, na co szły publiczne pieniądze. Tak, i przed nami taka biała księga i tu zero tolerancji dla wydawania tak publicznych pieniędzy na prawo i lewo. Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję. Za to spotkanie. U państwa za chwilę Janusz Kaczmarek, były prokurator krajowy i szef MSWiA. Uważam, że do żadnych czynności prawnych nie doszło, bo to chcę z całą mocą podkreślić. Proszę państwa, ustawa stanowi jasno. Odwołanie prokuratora krajowego może nastąpić wyłącznie po konsultacji, która ma być przeprowadzona pomiędzy premierem a prezydentem, wymaga zgody prezydenta, na piśmie. Takiej konsultacji w ogóle nie było. Pismo, które pan minister Bodnar jako prokurator generalny przekazał prokuratorowi krajowemu, no powiem państwu, no ma żadną wartość prawną. Jak już ustaliliśmy z panem prezydentem, wszystkie decyzje, także te dotyczące prokuratury, powinny podlegać weryfikacji prawnej wtedy, kiedy jest spór. Jeśli ktokolwiek uważa, że decyzje pana Bodnara nie są umocowane należycie w przepisach, ma pełną możliwość dochodzenia swoich racji na drodze prawnej. Państwa gościem Janusz Kaczmarek, adwokat, były prokurator krajowy, były szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzień dobry. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Panie mecenasie, mamy bardzo trudną, skomplikowaną i właściwie chaotyczną, to też jak sądzę delikatnie rzecz ujmując, sytuację prawną. Czy my mamy dzisiaj w Polsce dualizm prawny, dwa porządki prawne, czy tylko jeden i próbę po prostu zbudowania alternatywnej rzeczywistości przez byłą partię rządzącą? Jak pan to widzi? No na pewno mamy do czynienia z sytuacją, w której no, niektóre instytucje ulegają pewnej obstrukcji, w szczególności przez kadrę kierowniczą. Patrzmy na ostatnie wydarzenia związane z prokuraturą krajową. Ale proszę zwrócić uwagę, tak generalnie rzecz biorąc, to ten taki nazwijmy bunt określany przez media prokuratorów, to raptem 20 paru funkcyjnych prokuratorów, którzy no, postanowili oprzeć się decyzji ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, jednocześnie będącego prokuratorem generalnym, a pozostali prokuratorzy pracują. Pozostali prokuratorzy w ramach hierarchicznie podporządkowanej prokuratury wykonują swoje zadania, więc 99,9% prokuratorów pracuje no, na rzecz zwalczania przestępczości i w interesie osób pokrzywdzonych. Panie mecenasie, teraz tak, uporządkujmy sytuację i od ogółu do szczegółu, jeżeli pan pozwoli, przejdźmy. Najpierw chciałabym poprosić pana o ogólną ocenę decyzji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. On przekonuje oczywiście, że działa zgodnie z literą prawa. Wczoraj podczas rozmowy ze mną, pewnie panu znany, profesor Andrzej Rychard użył takiego bardzo obrazowego sformułowania, twierdząc, że zarówno minister Bodnar, jak i w ogóle rząd Donalda Tuska przy tych ostatnich wszystkich decyzjach dotyka granicy prawa, ale jej nie przekracza. Czy pan się zgadza z taką interpretacją? Tak, jak najbardziej zgadzam się z tą interpretacją. Zanim jednak przejdę na aspekty prawne, proszę zwrócić uwagę.
Prokurator krajowy nie jest samodzielnym bytem. To jest jeden z zastępców prokuratora generalnego. Dzisiaj prokuratorem generalnym jest Adam Bodnar. Jeżeli Adam Bodnar nie chce współpracować z którym ze swoich zastępców, no to powiedzmy sobie szczerze, pan prokurator Dariusz Barski powinien sam zrezygnować, ponieważ jego przełożony nie chce akurat z nim współpracować. No więc powiedzmy, no taka bym powiedział pewnego rodzaju dżentelmeńsko, zwyczajowo, pragmatyczno-zawodowa rzeczywistość powinna skłonić go do tej rezygnacji. Ale ponieważ prokurator krajowy dzisiaj jest pewnego rodzaju przedłużeniem wcześniejszej partii politycznej, która sprawowała władzę, w związku z powyższym wydaje mi się, że to nie są jego indywidualne decyzje. Natomiast w związku z powyższym pan minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar musiał poszukiwać innych rozwiązań prawnych i znalazł najprostsze, które jest oczywiste, ponieważ faktycznie w swoim czasie prokuratorzy, którzy byli w stanie spoczynku, mieli pewien okres czasu na powrót z tego stanu spoczynku. Mogli z niego skorzystać. To było na bazie nowej ustawy o prokuraturze w 2016 roku. I cóż, pan prokurator Barski wówczas nie wrócił. Wrócił natomiast na to stanowisko w 2022 roku bodajże. I w związku z powyższym tamten przepis miał charakter epizodyczny, a co za tym idzie, no w oparciu o ten przepis nie mógł wrócić. Czyli, panie, wejdę w słowo, przepraszam, czyli wrócił na podstawie nieobowiązujących już przepisów, tak? Czyli to była z gruntu źle w złym systemie podjęta decyzja. Tak, dosłownie. Ona mogła być podjęta zupełnie w oparciu o inne przepisy, ale nie w oparciu o ten, który pozwalał jak gdyby w sposób automatyczny wrócić do prokuratury krajowej. Każdy oczywiście będący w stanie spoczynku może i dzisiaj wrócić do prokuratury krajowej. Musi przejść określoną drogę, jeżeli oczywiście wcześniej był na tym stanowisku. Musi przejść określoną drogę i wówczas znalazłby się, że tak powiem, w szeregach tej prokuratury. Wykorzystano drogę w swoim czasie, która na dzień istnienia korzystania nie istniała. Stąd też decyzja ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara, któremu najprawdopodobniej zwrócono uwagę na ten stan prawny i wykorzystanie tej sytuacji. Czyli rozumiem, że tutaj wątpliwości pan nie ma, jeżeli chodzi o legalność podjętych działań przez ministra Bodnara. Ja zwrócę uwagę na sytuację, o której wiemy z mediów, że pan prokurator generalny Adam Bodnar dwukrotnie zwracał się do Dariusza Barskiego, by ten zrezygnował z tej funkcji, ponieważ nie chciał z nim współpracować. Tak jak zaznaczyłem, prokurator krajowy nie jest samodzielnym bytem. Jest jednym z zastępców prokuratora generalnego. Jeżeli prokurator generalny nie widzi go wśród swoich zastępców, no to cóż, no, należałoby samemu zrezygnować. Panie mecenasie, to teraz sprawa kolejna, bo pamiętamy dokładnie jak niedługi czas przed wyborami Prawo i Sprawiedliwość według opozycji chciało zabetonować kwestię prokuratury krajowej, wprowadzając normalną ustawą przepis dający tak naprawdę pozakonstytucyjne prerogatywy prezydentowi. Proszę mnie poprawić, jeżeli ja się mylę, ale ja to dokładnie tak czytam, no bo prerogatywy prezydenta są zapisane w Konstytucji. Zwykłą ustawą PiS wprowadził przepis, dzięki któremu prokurator krajowy może być odwołany tylko z podpisem prezydenta. Bo chciano, jak rozumiem, sprawy w prokuraturze krajowej załatwić. Czy to nie jest pozakonstytucyjne rozwiązanie tak naprawdę, pana zdaniem? W mojej ocenie ma pani tutaj słuszną rację. Jak najbardziej mamy do czynienia z taką sytuacją. Oczywiście poprzednia ekipa, no dlaczego to robiła? No chciała mieć cały czas wpływ na prokuraturę, na sprawy, które się tam toczą, na to, żeby nadawać im określony kierunek, na to, żeby mieć informacje z tych spraw. No to jest coś, co przydaje się do pełnienia władzy, jeżeli chce się wykorzystywać prokuraturę jako instrument do sprawowania tej władzy. A co za tym idzie, ten przepis został wprowadzony w sposób celowy, w sposób, no,
taki, w którym zaplanowano tą sytuację, o której mamy z którą mamy do czynienia dzisiaj. Tyle, że słusznie pani podkreśla, że w Konstytucji wśród prorogatyw prezydenta nie ma takiego zapisu. No, nie dało się już zmienić Konstytucji, bo nie było na tyle większości konstytucyjnej. A zatem w ustawie zamieszczono pewne prerogatywy prezydenckie, których nie ma w Konstytucji. Jak najbardziej w mojej ocenie jest to niekonstytucyjne, tylko że kto miałby orzekać o tej niekonstytucyjności? No, nie. Dzisiejszy Trybunał Konstytucyjny pani Julii Przyłębskiej, no raczej tego nie widzę. Ja i tak uważam, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar zachował się w sposób, no jak najbardziej bym powiedział, trafny i taki bym powiedział kulturalny, bo w ustawie o prokuraturze są pewne narzędzia, które mógłby wykorzystać i no, w sposób bym powiedział bardziej drastyczny zadziałać w stosunku do prokuratora krajowego. O czym mówię? Otóż prokurator generalny ma możliwość delegowania prokuratorów prokuratury krajowej na pół roku raz w roku. Prokuratorem prokuratury krajowej jest również prokurator krajowy, a zatem prokurator generalny, gdyby był bardziej, bym powiedział, dotkliwy w swoich działaniach, mógłby prokuratora krajowego delegować, aczkolwiek ustawa mówi wyłącznie do jednostek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości są różnego rodzaju instytuty. Instytut związany z medycyną, z wypadkami, jest Krajowa Szkoła Sędziów i Prokuratorów, ale też jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości są zakłady karne. A zatem można byłoby, gdyby się było bardziej uszczypliwym i bardziej takim przebojowym albo wręcz no, mściwym też, jakby powiedzieli niektórzy. Tak. Nie chciałem użyć tego słowa. Można byłoby prokuratora krajowego delegować do zakładu karnego. No, jest to droga, która jest przewidziana w ustawie. Są narzędzia. I proszę zwrócić uwagę, prokurator generalny zachowuje się w sposób elegancki. Najpierw prosi prokuratora krajowego, a gdy ten odmawia, okazuje się, że są drogi no, bardzo proste, związane z tymi przepisami, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Nie jest pan oczywiście członkiem w tej chwili władzy wykonawczej. No, niemniej, czy wyobraża pan sobie bycie członkiem rządu, który to rząd jest permanentnie i bardzo ostro krytykowany przez prezydenta, oskarżany o łamanie konstytucji, o wprowadzanie chaosu w władzie konstytucyjnym, o to, że nagina lub też łamie prawo, nieustannie się o tym mówi i że w związku z tym będą dalsze weta. Czy uważa pan, że da się w ten sposób rządzić i czy sądzi pan, że bez współpracy z prezydentem da się przez ten rok i 3 miesiące przywrócić ten ład konstytucyjny? Czy to jest po prostu niemożliwe i będziemy musieli czekać? No niestety chyba będziemy musieli czekać, ponieważ każde działania będą działaniami, które będą dyskredytowane przez prezydenta, który zresztą tego nie ukrywa, który zapowiedział, że no, owszem, współpraca, ale mam wrażenie, że tylko na jego warunkach. Zapowiedział też wetowanie niektórych ustaw. Mamy też Trybunał Konstytucyjny, co do którego niezawisłości mam no, wiele wątpliwości, jak sądzę wielu z nas. Ja mam w ogóle wrażenie, że no, jeżeli ktoś dzisiaj ma legitymację Prawa i Sprawiedliwości, to może uzyskać sobie jakikolwiek wyrok, jakiekolwiek orzeczenie w tym Trybunale. No i to jest rzecz, bym powiedział, niepojęta. A co za tym idzie, tak, faktycznie będziemy mieli okres trudny, okres no, tarć, no i po prostu trzeba przez to przetrwać.
No takie są zapowiedzi. Pytanie tylko, jak cierpliwe będzie społeczeństwo i czy będzie cierpliwe, ale to już jest temat na zupełnie inną dyskusję. Wracając jeszcze do kwestii pana Barskiego i pana Ziobry. Czy pana zdaniem jest coś niestosownego w tym, że prokuratorem krajowym, zabetonowanym, jak stwierdziliśmy ustawą tuż przed wyborami przez Prawo i Sprawiedliwość, jest człowiek tak blisko prywatnie związany z byłym już ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobrą, bo wiemy o tym i o tym też mówił Dariusz Joński kilka minut temu, że Dariusz Barski jest ojcem chrzestnym dzieci Zbigniewa Ziobry, był świadkiem na jego ślubie i sam zresztą przyznał w wywiadzie, że są ze sobą bardzo blisko prywatnie związani. Czy to jest okej? Nie można sobie przerwać takich znajomości, jeżeli one były wcześniej. Wiadomo, natomiast trzeba mieć twardą skórę i przede wszystkim nie poddać się pewnej linii politycznej, ponieważ co innego znajomość, a co innego wykorzystywanie tej znajomości, czy też tej przyjaźni. Tylko że mamy do czynienia z sytuacją, w której prezes sądu jest przyjaciółką pana prezydenta i dzisiaj w wywiadzie o tym szeroko mówi. Julia Przyłębska jest odkryciem prezesa Jarosława Kaczyńskiego i też jest przyjaciółką, odwiedzają się w domach. Dariusz Barski jest przyjacielem Zbigniewa Ziobro. Każdy dzięki tej przyjaźni coś uzyskał. I teraz istotą jest to, żeby nie być wdzięczny za to, co się uzyskało, tylko faktycznie, jeżeli to są relacje przyjacielskie, to żeby ich nie przenosić na grunt zawodowy, a to mam wrażenie, że w niektórych sytuacjach się dzieje. No właśnie, a co z Trybunałem Konstytucyjnym, panie mecenasie? Bo tutaj też mamy jakiś taki nagły zwrot akcji, jakąś aktywizację sędziów Trybunału. Wiemy, że oni przez ostatnie miesiące praktycznie w ogóle nie pracowali, nie byli w stanie się zebrać, nie byli w stanie orzekać nawet w kwestiach, które wysyłał do nich prezydent Andrzej Duda. Teraz nagle mamy orzeczenie w sprawie niemożności postanowienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, co zresztą podobno ma spalić na panewce, bo podobno parę rzeczy Trybunał Konstytucyjny przeoczył. Mamy wczoraj to zabezpieczenie wydane przez Krystynę Pawłowicz właśnie w sprawie Dariusza Barskiego. Dzisiaj kolejny dzień aktywności Trybunału, tym razem w sprawie mediów publicznych. Czy Trybunał Konstytucyjny jest już kolejnym ostatecznie pana zdaniem wyłączonym bezpiecznikiem demokratycznego państwa prawa? To nie jest Trybunał Konstytucyjny w rozumieniu Konstytucji. To jest, jak wiele osób, już to się jak gdyby do języka polskiego, do pewnej nomenklatury politycznej zapisało, Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej. To najlepiej oddaje wartość tego Trybunału. No proszę zwrócić uwagę, że pani Krystyna Pawłowicz wydała postanowienie, które ma charakter postanowienia politycznego. Sama zresztą była kiedyś czynnym politykiem. W sposób, bym powiedział, bardzo jaskrawy, dobitny, prezentuje treści, które dla mnie są niesamowite, nie do przyjęcia na Twitterze. Wypowiada się w sposób jednoznaczny, a nie w sposób niezawisły, taki, którym można byłoby mieć na uwadze, że jest osobą bezstronną. A co za tym idzie, wszystko, co dzisiaj jest w Trybunale Konstytucyjnym, będzie nacechowane polityką. Tym bardziej, że przez wiele miesięcy ten Trybunał nie podejmował żadnych decyzji. Jest mnóstwo spraw, które tam zalega, a nagle w tej sprawie nastąpiło niesamowite przyspieszenie. Jeszcze dodam, pani sędzia Krystyna Pawłowicz akurat w tej sprawie na pewnym etapie jako polityk, jako poseł procedowała. W związku z powyższym w ogóle nie powinna w tej sprawie podejmować żadnych decyzji. To teraz pytanie, panie mecenasie, czy bez współpracy z prezydentem da się zmienić stan rzeczy w Trybunale Konstytucyjnym? Nie. No inaczej. Wszystko jest możliwe, tylko że te możliwości są coraz bardziej trudne i mogą być pewnym elementem i krytyki. Aczkolwiek nie chciałbym wypowiadać się, o co mam na myśli, żeby ktoś nie pomyślał, że chce siać jakąś destrukcję. Natomiast niewątpliwie cały ten stan, który dzisiaj mamy, bez tej takiej naturalnej korelacji, koabitacji, jest strasznie utrudniony.
A panie mecenasie, ja jeszcze chciałabym cofnąć się do lat 2005-2007 teraz, jeżeli pan pozwoli. Pan w tym czasie był prokuratorem krajowym, był pan w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Co pan pamięta z afery gruntowej, nawiązując już i przechodząc dość płynnie do sprawy panów Wąsika i Kamińskiego? Cóż, pamiętam. No, i dużo... I zarazem nie wszystkie szczegóły są mi znane. Ja na przykład niedawno dopiero czytam w oparciu o różnego rodzaju artykuły, które w jakiś sposób dotyczą stosowania tego programu Pegasus, jak wiele wówczas, od tego nawet nie miałem takiej pełnej świadomości, CBA w tej sprawie stworzono własnych dokumentów nieprawdziwych, jak wiele sfałszowano podpisów, no do tego funkcjonariusze CBA nie mieli najmniejszego prawa. Te niektóre zdania, które są cytowane z wyroku sądów, to są zdaniami, które no, przyprawiają prawników o dreszcze. No. A pana przyprawiają o dreszcze? Jaka jest waga tego przestępstwa, którego mieli się zdaniem sądu dopuścić panowie Wąsik i Kamiński? Pańskim zdaniem, wyłącznie pańskim zdaniem. No moim zdaniem to jest akurat taki klasyczny przykład najsurowszej kary, bo kogo można najbardziej surowo osądzić, jeżeli nie urzędujących wysokiej rangi, wysokiego szczebla funkcjonariuszy określonych służb, którzy tworzą bezprawnie prowokacje, tworząc fałszywe dokumenty, podżegają do popełnienia przestępstwa. Kogo? No, wicepremiera istniejącego rządu. W związku z powyższym no, to mamy do czynienia z sytuacją no, ekstremalną na najwyższych szczeblach władzy przy wykorzystywaniu służb, przy wykorzystywaniu narzędzi bezprawnych, przy fałszowaniu dokumentów. No to... To są rzeczy, które normalnie oglądamy w filmach sensacyjnych i bym powiedział hollywoodzkich, a u nas to miało miejsce. Panie mecenasie, no to jak to jest? Zastanawia się pewnie wielu naszych widzów, że o osobach, które popełniły tak ciężkie przestępstwa, bo pan to bardzo obrazowo opisał, prezydent mówi, że to są ludzie krystalicznie czyści i że są więźniami politycznymi i że mamy w tej chwili dowód na to, że w Polsce łamana jest praworządność, bo posłów i bohaterów wsadza się do więzień. Ja przypomnę, że na bardzo symbolicznym w Warszawie miejscu, czyli na pomniku Armii Krajowej, zostały wyświetlone podobizny panów Wąsika i Kamińskiego i pan Kaczyński nie widzi w tym nic niestosownego, ponieważ twierdzi, że oni także są bohaterami narodowymi. No to wszystko jest w sposób nadwyraz pokazujący, że jak dalece w nasze życie weszła polityka. To jest sytuacja, w której po prostu no, dla celów politycznych chce się wykorzystać tą sprawę, pokazać ją w innym świetle, w innym zwierciadle, w krzywym zwierciadle. No, mamy do czynienia z wyrokiem pierwszej instancji. Mamy do czynienia z wyrokiem drugiej instancji, który potwierdził ten stan, który w sposób jednoznaczny wykazał, z czym się zderzyliśmy, z jakiego rodzaju typem przestępstw, gdzie dochodziło do prowokacji, gdzie dochodziło do fałszowania. Różnica jest tylko taka, że sąd drugiej instancji zmniejszył karę pozbawienia wolności, uznając między innymi również te cechy dotychczasowej pracy obu panów, bo ja w żaden sposób nie chcę przekreślać tej strony, w której oni walczyli z przestępczością, tej strony, do której zostali powołani do zwalczania korupcji. Natomiast no niestety zdarzyło się to, co się wydarzyło i za to należy ponieść odpowiedzialność. Panie mecenasie, tylko pojawia się... W tym momencie to kreuje się bohaterów z osób, które no, tak de facto dopuściły się przestępstwa, za które zostali skazani. Panie mecenasie, tylko teraz wielu zadaje sobie pytanie, czy rzeczywiście Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński mają na swoim koncie jakieś naprawdę ewidentne, niepodważalne, bezdyskusyjne sukcesy związane chociażby z walką z korupcją?
Pan sobie jakieś przypomina w tych ostatnich 8 latach? Tak. Jeżeli chodzi o te sukcesy medialne, tam gdzie w grę wchodziła polityka, to jestem zatrwożony tą ilością informacji, która do nas dociera w zakresie służby polityce i wykorzystywaniu narzędzi, które leżą po stronie służb, do właśnie spraw politycznych. Natomiast jest, też o tym mieliśmy informację o wiele mniejszą, bo to są mniej chwytliwe sprawy, gdzie Centralne Biuro Antykorupcyjne pracowało. Nie możemy powiedzieć, że była to służba, która nic nie robiła. Oczywiście większość funkcjonariuszy wykonywała, o tym głęboko przekonany, swoją pracę w zgodzie ze swoim sumieniem oraz przepisami prawa. Natomiast panowie Kamiński, Wąsik, co słychać i czytamy o tym, niestety mieli tą pokusę, żeby wykorzystywać. O te sukcesy w walce z korupcją pytam nie bez przyczyny, dlatego że mamy taki bardzo znany ranking Nation in Transit i tam poziom korupcji w okresie rządów PiS, z tego rankingu wynika, wzrósł o 7 punktów w porównaniu z czasem, kiedy Prawo i Sprawiedliwość nie było jeszcze u władzy. Jeżeli ktoś poda w wątpliwość, na przykład wiarygodność tego rankingu, to służę kolejnym. Mamy Corruption Perception Index, prowadzony przez Transparency International, i tam wzrost poziomu korupcji odczuwalny społecznie jest jeszcze większy, bo wynosi 8 punktów. Stąd moje pytanie o sukcesy panów Wąsika i Kamińskiego w tej kwestii. Może zostałem troszeczkę źle zrozumiany albo źle wypowiedziałem swoje myśli. To nie jest tak, że nie było nic w pracy tej służby. Te rankingi oczywiście są mi znane. Spadliśmy w sposób niesamowity w tych rankingach. Natomiast to nie było też tak, że ta służba nic nie robiła. Co nie znaczy, że ja w jakiś sposób usprawiedliwiam obu panów, bo jestem daleki od tego, wręcz odwrotnie, mogę tylko ich krytykować, ale z pewną dozą również tych elementów pozytywnych. Panie Mecenasie, a czy pana zdaniem w ubiegłym tygodniu, kiedy Andrzej Duda, wiedząc już, że panowie Wąsik i Kamiński mają być odprowadzeni do zakładu karnego przez policję, ponieważ sami się tam nie udali, użyczając im komnat i pokojów w Pałacu Prezydenckim na trzecim piętrze, bo wiemy, że tam panowie mieli mieszkać przez kolejne dni, użyczając im terenu Pałacu Sejmowego do oświadczenia, które wygłosili dla mediów, czy to było tylko po prostu niestosowne, czy było to jednak jakieś naruszenie prawa? Na przykład przestępstwo poplecznictwa. Czy nie można tego stwierdzić? To nie była kwestia stosowności czy niestosowności. Prezydent miał określony plan. Prezydent w związku z powyższym zaczął go realizować. I niestety w mojej ocenie należałoby się zastanowić, czy to jego zachowanie nie wypełnia znamion tego przestępstwa, którego pani powiedziała, zatem poplecznictwa, czyli ukrywania osób, które popełniły przestępstwo. Przestępców. Z czym innym mamy tutaj do czynienia, jak właśnie nie z ukrywaniem. Oczywiście to jest przestępstwo o charakterze umyślnym, nie można jego popełnić nieumyślnie, ale prezydent jest również prawnikiem, jest doktorem nauk prawnych, a w związku z powyższym miał pełną świadomość tego, co robi. Stąd też w mojej ocenie możemy mówić o wypełnieniu tych znamion. I ja mam nieodparte wrażenie, że to, parafrazując słowa pana prezydenta, w tym momencie policja uwolniła go od problemów pana Mariusza Kamińskiego i pana Wąsika. Panie mecenasie, to jeszcze jedna sprawa. Dzisiaj dla Super Expressu został przeprowadzony sondaż przez Instytut Polster, z którego to sondażu wynika, że 60% badanych, według mnie to jest bardzo dużo, zaskakująco dużo, 60% badanych chce, aby Kamiński i Wąsik odbyli w więzieniu całą karę. Jak pan skomentuje wyniki tego sondażu? Czy one są dla pana zaskakujące? 60% na tak, 25% uważa, że nie, 15% nie ma zdania.
No bardzo bym powiedział obrazowy sondaż. To pokazuje jednak, że społeczeństwo no, po pierwsze domaga się, żeby kwestia wymiaru sprawiedliwości, kwestia tego, że mówi się o nieuchronnej karze, o tym, że każdy za swoje przestępstwo powinien odpowiadać, jednak się tego domaga. Sądzę też, że w jakiś sposób jest to no, wyraz pewnego rodzaju też niechęci do obu panów, pomijając te górnolotne słowa, które przed chwilą wypowiedziałem, a zatem tego, że dali się poznać jako osoby, które będąc bardzo zaangażowane politycznie, wykorzystywały służby do celów innych niż te, które są w ustawie. No to bardziej, jest, że... Odpowiedź w tym sondażu. Wygląda na to, że sprawa będzie eskalować, bo wiemy, że dzisiaj już rozpoczęło się posiedzenie Sejmu. Wiemy, że w budynku Sejmu są już żony panów Wąsika i Kamińskiego. Wiemy, że politycy Prawa i Sprawiedliwości mają ze sobą, te, nazwijmy to umownie, transparent z napisem Solidarni z Wąsikiem i z Kamińskim. Gdyby pan doradzał Adamowi Bodnarowi dzisiaj, jak ma postąpić w tej procedurze ułaskawieniowej, to co by pan poradził i czy nie uważa pan, że prezydent zastawił tutaj na Adama Bodnara bardzo sprytnie pewną pułapkę? Tak, oczywiście. Wydaje mi się, że to jest celowe działanie prezydenta. Prezydent mógł podjąć tego dnia jednoosobową decyzję o ułaskawieniu obu panów. Jednak zdecydował się uwikłać Adama Bodnara w tym zakresie i wysłać akta do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Jakbym doradzał? Doradziłbym, ażeby pan minister nie wysyłał tej sprawy dalej, a w tym trybie mógłby wysłać i poczekać na opinię dwóch sądów, które wyrokowały w tej sprawie. Ja sądzę, że sądy by dały negatywną opinię, a w związku z powyższym radziłbym, żeby pan minister po tym, jak otrzymał te akta, odesłał je prezydentowi, przepis mu na to zezwala, i przerzucił, mówiąc kolokwialnie, piłeczkę na stronie pana prezydenta. No, ale odesłałby pan bez opinii, bez wydania opinii, tak jak poprosił prezydent? Odesłałbym bez opinii obydwu sądów. Jest taka możliwość i na miejscu pana ministra odesłałbym prezydentowi. Jeżeli chce ułaskawiać, to niech ułaskawia. Każdy dzień zwłoki w tej decyzji będzie obciążał prezydenta, ale to po jego stronie będzie ta decyzja. Jaką podejmie? Trudno powiedzieć, ale będzie musiał wówczas zdecydować się na konkret, a nie na to, że mówi, że utrzymuje poprzedni akt łaski w mocy, ale jednocześnie uruchamia procedurę przewidzianą w kodeksie postępowania karnego. No niestety to jedno z drugim się wyklucza. To jest raczej na poczet wypowiedzi i na poczet odwrócenia uwagi od siebie jako decydenta, który miał możliwość ułaskawienia, a tego nie zrobił. Chęci uwikłania w to ministra sprawiedliwości i mówienia, proszę spojrzeć, to jest ten zły, to jest ten, który nie podejmuje decyzji i który przetrzymuje, wracamy do początku naszej dyskusji, więźniów politycznych. Tak na marginesie, ja czytam wiele portali społecznościowych i tam są wypowiedzi żon, partnerek, osób, które były zatrzymywane, które były przetrzymywane w aresztach i za którymi to sprawami stali właśnie panowie Wąsik i Kamiński. I naprawdę wypowiedzi tych i wpisy tych żon, partnerek, które są tylko czytane przez użytkowników tych portali społecznościowych, są jednoznaczne w swojej wypowiedzi. Nas też skrzywdzono, ale nikt nie chciał nas wcześniej słuchać. Nigdy nie mieliśmy możliwości do tego, żeby być u prezydenta i przedstawić mu swoje racje. No i teraz takie pytanie podsumowujące w związku z tym, co pan powiedział, panie mecenasie. Czy my w naszym kraju mamy dzisiaj równość wobec prawa? Nie, nie mamy równości wobec prawa. Niestety są równi i równiejsi i niektóre przykłady, o których dzisiaj rozmawialiśmy, są tego dowodem. A jak pan przewiduje, kiedy tę sytuację uda się zmienić? Dobre pytanie.
Trudna odpowiedź. Wydaje mi się, że czekają nas jeszcze, czeka nas jeszcze okres wielu rozterek prawnych i oby to tylko były rozterki prawne i oby to tylko były emocje prawne, a nie coś więcej. Przyłączam się do tej nadziei i tego apelu. Janusz Kaczmarek, adwokat, były prokurator krajowy, były szef MSWiA. Bardzo dziękuję panie mecenasie za to spotkanie. Do zobaczenia. Spokojnego na ile się dnia. Da, rzecz jasna dnia. Dzięki. Dziękuję, do zobaczenia. Ja widzę, że państwo bardzo ciekawi, co się dzieje w Sejmie. Wcale się nie dziwię, bo dziać się pewnie będzie bardzo dużo, więc wychodząc naprzeciw państwa oczekiwaniom, przeniesiemy się na chwilkę dosłownie na ulicę Wiejską. Michał mi tutaj do ucha podpowiada, że podobno był wniosek o odroczenie obrad, a jakże trzeba przypomnieć przecież, że do 29 stycznia trzeba przyjąć ustawę budżetową. Przenosimy się z Jubilerskiej na Wiejską na chwilę, zaraz wracamy do państwa. Jak pani poseł działa? Działa, okej. Okay. Panie pośle Szewiński, działa? Działa, dobrze. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 425 posłów, za 33, przeciw 386, wstrzymało się 6 posłów. Stwierdzam, że Sejm wniosek o odroczenie obrad odrzucił. Pan poseł Jarosław Sachajko, Kukiz 15. Bardzo proszę, panie pośle. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, wnoszę o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów i uzupełnienie porządku obrad o informację ministra rolnictwa w sprawie jego działań, skutecznych mam nadzieję działań, wprowadzających ograniczenia ilościowe sprowadzania płodów rolnych z Ukrainy, w ogóle żywności. Przez 2 lata słyszeliśmy, że Prawo i Sprawiedliwość nieskuteczne jest w tym, aby zabronić wpływowi żywności z Ukrainy. Cukru z Ukrainy wpływa w tej chwili 30%. Że na razie pewne próby przedłużenia normalnego porządku obrad następują. Oczywiście transmisja u nas na kanale sejmowym będzie, ale ja tylko jeszcze państwu przypomnę, że dzisiaj dzień bardzo napięty według harmonogramu sejmowego, ponieważ wiemy, że planowana jest przede wszystkim sprawa związana z ustawą budżetową, czyli budżetem, który trzeba przyjąć do 29 stycznia, przyjęcie którego to budżetu powoduje możliwość dalszego funkcjonowania rządu, a jego nieprzyjęcie możliwość wcześniejszych wyborów, ale Donald Tusk zapowiedział, że bez wątpienia większość parlamentarna bez względu na ewentualne obstrukcje stosowane przez opozycję i tak ten budżet przyjmie, ale poza tym mamy jeszcze kwestię związaną z powołaniem Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, czyli do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych między innymi z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus właśnie. Prawdopodobnie wniosek o wotum nieufności wobec ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza złożony przez PiS oraz wniosek o odwołanie wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka. Oczywiście ten porządek pewnie będzie zmieniany, będzie uzupełniany. Emocji politycznych nie zabraknie, więc my dalej lecimy do roboty. Przygotowujemy program na jutro. Wracamy do państwa o godzinie 9:07. Także mam nadzieję, że mimo transmisji z Sejmu część z państwa pojawi się u nas. Bardzo na to liczę. Za dziś dziękuję. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski i cała ekipa Ekspresu kłania się bardzo nisko. Do zobaczenia, do jutra.
Dzień dobry, nazywam się Tomasz Walczak, to jest raport, w Sejmie gorąco, dyskusje, ale my tutaj trochę zwalniamy tempa, trochę na refleksję się zatrzymujemy. Będziemy rozmawiać o tym, co z tych bałaganów prawnych w Polsce wynika, jak można go naprawić, a ze mną będzie o tym dyskutował dr Stefan Sękowski, politolog, ekonomista, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a współautor książki Upadła praworządność. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Witam pana serdecznie. Wszyscy mamy takie poczucie, że żyjemy w jakimś świecie dualizmu prawnego, że jedna strona polityczna ma swój system prawny, według którego żyje, druga swój. Wczoraj, pamiętam, u Kamili Biedrzyckiej był profesor Rychard i on mówił, że ta narracja o tym, że mamy dualizm prawny, jest nobilitująca dla tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość. I rzeczywiście, nie ma pan takiego trochę poczucia, że to taka narracja narzucona trochę przez Prawo i Sprawiedliwość, że mamy system właśnie dwóch tych systemów prawnych, a tak naprawdę powinniśmy mówić, że jest jeden, jego się trzymamy, a to, co robi Prawo i Sprawiedliwość od 8 lat, no to jest po prostu pisanie jakiejś nowej rzeczywistości zupełnie nieistniejącej w tym systemie prawnym. Tak to widzi profesor Rychard. Jak pan na to patrzy? No właśnie, z tym dualizmem prawnym to rzeczywiście jest ciekawa sprawa. Ten niedawno taki kawał słyszałem. Mam nadzieję, że go nie spalę. No zbliża się sesja, jak zapewne wielu z państwa wie. No i studenci prawa pytają się profesora, jakie będą pytania, o czym będzie egzamin. No to profesor odpowiada, że no z prawa konstytucyjnego. Aha, czyli pytania... Tak jak zwykle. Tak, ale nie cieszcie się za bardzo, bo jeszcze z kolegami nie ustaliliśmy, jakie będą odpowiedzi. I tak rzeczywiście to troszeczkę wygląda, bo tutaj nie tylko politycy, ale także prawnicy przerzucają się swoimi interpretacjami. Ten dualizm prawny zaczął się już za rządów Prawa i Sprawiedliwości, niestety. Zaczął się od sporu o Trybunał Konstytucyjny. Także to nie jest tak, że teraz nagle pojawiły się jakieś problemy. Raczej to jest coś, co dostaliśmy w spadku po poprzedniej ekipie i co w tej chwili wybucha ze zdwojoną siłą, a może nawet strojoną, dlatego że zmienia się władza, ponieważ no, przez ostatnie 8 lat albo 7, jeżeli można to też w ten sposób liczyć, no bo jednak chwilę musiała poprzednia władza się rozpędzić, no to Prawo i Sprawiedliwość obsadzało poszczególne stanowiska i to ono interpretowało, czy na przykład dane stanowiska są prawidłowo obsadzone, czy też nie. I teraz to wybucha ze zdwojoną siłą, dlatego że nowa władza chce te stanowiska przejąć. Tutaj się pojawia znowuż pytanie, na które odpowiedzi nie znam. Mam swoje nadzieje i swoje obawy z tym związane, ale pojawia się pytanie, czy te stanowiska w różnych miejscach są przejmowane po to, żeby po prostu przejąć zabawki po Prawie i Sprawiedliwości i wykorzystać je dla własnych celów przez nową ekipę, czy też nowe ekipy, czy też chodzi o zrobienie takiego przedskoku przed reformami. No, są pewne przesłanki, żeby twierdzić, że chodzi o to drugie, na przykład w kontekście prokuratury krajowej, którą, no, można w dużym skrócie powiedzieć, pan minister Bodnar przejął właśnie. No, gdyby tego nie zrobił, no to Andrzej Duda mógłby powiedzieć, że on wetuje każdą ustawę o zmianach w prokuraturze, nie zgadza się na rozdzielenie Ministerstwa Sprawiedliwości od prokuratury generalnej, no bo ma na czele prokuratury krajowej, miał człowieka ze swojego obozu politycznego, który był, powiedzmy, nieodwołalny, jeżeli literalnie czytamy ustawę, ale w tej chwili Adam Bodnar mówi, mamy waszą prokuraturę krajową i co nam zrobicie, a teraz możemy usiąść do stołu i zastanowić się nad tym, co zrobić z prokuraturą. No i teraz, jeżeli Andrzej Duda potencjalną ustawę, której założenia mamy poznać do końca tego tygodnia, zawetuje, no to wiele nie zyska tak czysto politycznie, dlatego że prokuratura cała już jest w rękach nowej władzy. Więc w tej chwili spór toczy się o... W tej kwestii może się toczyć rzeczywiście realnie o to, jak będzie wyglądała prokuratura. Natomiast cały czas mamy też zagrożenie, co będzie dalej, bo jeżeli zmieni się ta władza, to
różnego rodzaju kruczki prawne, a może nawet i po prostu zwykłe działanie siłowe, może wykorzystywać także kolejna władza, dlatego że Koalicja Obywatelska ze swoimi koalicjantami także prawdopodobnie wiecznie rządzić nie będzie. No właśnie, nie wiem jak pan, ja bardzo lubię na przykład filmy Johna Forda. On w tych swoich westernach zwłaszcza, bardzo ważne dla niego jest to rozróżnienie między cywilizacją a barbarią, cywilizacją reprezentowaną przez system prawny, podążaniem za tym systemem prawnym, ze przestrzeganiem prawa i tymi, którzy poza prawem się stawiają, nie chcą tych wspólnych zasad przestrzegać. No i mam trochę takie wrażenie, że trochę tak w filmie Johna Forda w pewnym sensie żyjemy, że z jednej strony oczekiwalibyśmy, że ta cywilizacja tutaj sobie nastąpi, cywilizacja rozumiana przez dobrze funkcjonujące państwo, które wszyscy uznają, no ale mamy też jakby tą barbarię, która tego wspólnego prawa nie uznaje, bo ma właśnie, każdy ma swoją wizję tego prawa i jakichś moralnych racji. No i tak się zastanawiam, czy to nie jest po prostu destrukcyjne dla państwa też w dłuższej perspektywie, no bo tak, przez 8 lat Prawo i Sprawiedliwość swoje interpretacje przedstawiało rzeczywistości prawnej, teraz przedstawia je Platforma Obywatelska, a tu pan wspomniał, że przyjdzie znowu Prawo i Sprawiedliwość pewnie jako kolejna władza i znowu będzie z tymi swoimi interpretacjami. To jest takie rozchwianie, które no żadnej stabilności państwu nie wprowadza, no i jest po prostu szkodliwe dla państwa, a także dla obywateli. Tak, zdecydowanie jest to szkodliwe w dłuższej perspektywie, ale także w krótszej. Problem polega na tym, że przez ostatnie 8 lat przyzwyczailiśmy się do myślenia o prawie jako o czymś, co jest labilne, o czymś, co jest właściwie tylko i wyłącznie narzędziem w rękach polityków. I poniekąd można powiedzieć, że to, co się dzieje w ostatnim miesiącu, to także pokazuje, że nowa władza chętnie sięga po kruczki prawne albo działa najpierw na rympał, jak to było w przypadku telewizji, w przypadku mediów publicznych, a później dopiero swoje działania ewentualnie legalizuje, czy też szuka podstawy prawnej. I to jest bardzo, bardzo szkodliwe w dłuższej perspektywie. Natomiast czy da się tego uniknąć? Po pierwsze, wydaje mi się, że w jakimś stopniu tak jest wszędzie, to znaczy organy państwa, partie polityczne starają się łokciami rozpychać, wykorzystują różnego rodzaju rozwiązania do tego, żeby właśnie podkreślić swoją władzę. Natomiast to się zawsze odbywa w pewnych ramach, znaczy zawsze. Tam, gdzie mamy państwo prawa i tam, gdzie pewne reguły kultury politycznej są zachowane. Obecnie mam wrażenie, że doszło już do takiego rozchwiania, że tego się nie bierze pod uwagę. I to po obu stronach, bo jeżeli na przykład ktoś nagina jakiś organ, na przykład Sąd Konstytucyjny, stara się rozszerzyć swoje kompetencje. Tak bywało też w różnych krajach. W Stanach Zjednoczonych przecież to, że Sąd Najwyższy ma taką wielką władzę w Stanach Zjednoczonych, no to jest efekt wieloletnich, trwających dekady, nawet setki lat już, dwie setki ewolucji. No ale każda taka akcja rodzi też pewną reakcję z drugiej strony. Natomiast jeżeli organ, jaki jest na przykład właśnie Sąd Konstytucyjny, działa na zasadzie nie bo nie, albo media publiczne znajdujące się w rękach byłej już władzy od samego początku rządów organizują de facto nagonkę na nowy rząd, no to wtedy można się spodziewać już tak z politologicznego punktu widzenia, że ta reakcja będzie bardzo duża i po prostu będzie polegała na wytrąceniu przeciwnikom narzędzia, jakim jest dany organ czy instytucja. Tak się też zastanawiam, pan już też o tym wspominał, to znaczy jak to, co robi obecna władza, zostanie wykorzystane. Czy zostanie wykorzystane do po prostu zrobienia pewnego elementarnego porządku i po prostu potraktowania tego jako punkt wyjścia do dalszych reform? No czy jednak to też może zostać po prostu tak, jak jest? To znaczy te narzędzia, które zostawiło po sobie Prawo i Sprawiedliwość, zostaną przez nową władzę wykorzystane, bo to jest łatwe, proste i przyjemne w przejmowaniu państwa. No i teraz pytanie pojawia się takie, ponieważ mamy duże przyzwolenie społeczne na to, żeby robić to, co robi nowa władza. Czy ta władza po prostu w pewnym momencie jakieś
jakieś samoograniczenie wyłączy w sobie, bo to jest ogromna pokusa dla każdej władzy, żeby te narzędzia wykorzystywać. Te instynkty gdzieś tam w każdym polityku są. No i to pytanie, czy po prostu nie będzie podobnie z tą władzą obecną. Mhm. No, na pewno pokusa jest. Ja oczywiście nie wiem, jak będzie, ale mogę powiedzieć, jakie czynniki mogą wpłynąć na z jednej strony wzmocnienie tej pokusy, a z drugiej strony ograniczenie. No, wzmocnienie no, to jest oczekiwanie ze strony wielu wyborców partii obecnie rządzących, zwłaszcza Koalicji Obywatelskiej, że właśnie zostaną przeprowadzone rozliczenia i że to zawłaszczenie państwa zostanie odwrócone, a przynajmniej to pisowskie, a przynajmniej, że te różnego rodzaju organy zostaną wyrwane z rąk Prawa i Sprawiedliwości. To na pewno może wzmacniać. Chęć też pewnie osobistej zemsty części elit nowej władzy. No i to, że to się udaje. To się udało Prawu i Sprawiedliwości i teraz, jak widać, nie ma jakiegoś wielkiego sprzeciwu. Nawet część zwolenników Prawa i Sprawiedliwości widzi chociażby w wsadzeniu do więzienia panów Kamińskiego i Wąsika po prostu wyraz sprawiedliwości. Ale co może... Więc tak może być i to niestety, jeżeli się skończy tylko i wyłącznie na takiej personalnej depisizacji do przejęcia organów, no to dla państwa nie będzie pozytywne, bo de facto będziemy wtedy mieszkać w Polsce Jarosława Kaczyńskiego rządzonej przez Donalda Tuska. Czyli ustrój zostanie taki sam system, natomiast rządzić po prostu będzie ktoś inny. A problemem jest tutaj system, a nie osoba. A teraz powiem może, jakie czynniki mogą wpływać na to, że ta pokusa, jednak tej pokusie nie ulegną. Mam nadzieję, że troszeczkę tutaj uruchomią się mniejsi partnerzy tej koalicji, bo jednak póki co widać, że to Koalicja Obywatelska mocno naciska na różnego rodzaju rozwiązania. Tutaj najgorzej oceniam właśnie kwestie dotyczące mediów publicznych. Przede wszystkim pierwszy krok związany z niezgodnym z prawem wykorzystaniem swoich kompetencji przez ministra kultury. I mam nadzieję, że Lewica oraz Partie Trzeciej Drogi w jakiś sposób postawią tamę nadmiernemu takiemu odzyskiwaniu, polegającemu na odzyskaniu tylko i wyłącznie personalnym tych organów. No i mam nadzieję, że się będą pojawiały wreszcie różnego rodzaju ustawy. No tak jak mówiłem, do końca tygodnia ma się pojawić ustawa o prokuraturze. Czekam także na ustawy dotyczące powoływania członków władz spółek Skarbu Państwa, bo na razie tego też nie ma. No oczywiście to są początki dopiero, ale mam nadzieję, że to się szybko pojawi. Takie były obietnice wszystkich trzech koalicjantów. Także jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy, Krajową Radę Sądownictwa, dużo jest tutaj do zrobienia. No ale właśnie ten nacisk, no i nacisk społeczny, mam nadzieję, że się jednak również pojawi, że sam taki karnawał rewizjonizmu na tym się tylko nie ograniczy, tylko też będą realne zmiany. Ja tak się zastanawiam, czy jest w ogóle jakiś... Pan formułował ten pomysł, więc pewnie pan pomysł ma, ale ja tak sobie zadaję pytanie, pewnie wielu też sobie to pytanie zadaje. To znaczy, czy w tym bałaganie prawnym, bałaganie interpretacyjnym, tym chaosie poznawczym, który nam towarzyszy, no od 8 lat, no co tu dużo mówić, da się gdzieś wypracować jakieś wspólne myślenie o tym systemie prawnym? No bo system prawny działa tylko wtedy, kiedy co do fundamentów się wszyscy zgadzają. No, widzieliśmy przez ostatnie 8 lat, że tej zgody wspólnej nie ma. No i teraz pytanie, czy da się ten system jakoś tak przebudować, czy możliwy jest konsensus w ogóle tych sił politycznych i społecznych, które by no, po prostu powiedziały, dobra, wracamy do jakiegoś punktu zerowego, rozpoczynamy wszystko od nowa, uznajemy pewną rzeczywistość prawną, bo no, trudno sobie dzisiaj to wyobrazić. Nie wiem, czy pan taką wyobraźnią funkcjonuje, żeby to przedstawić sobie w głowie.
No, mam obawy, że jest to bardzo trudne, przede wszystkim ze względu na to, że same elity polityczne bardzo osobiście do tego tematu podchodzą. Już są tak zakreszczone w sporze, że tego nie, no, nie są w stanie wyjść z tego sporu. Druga sprawa, tutaj jednak bym też starał się unikać takiego fałszywego symetryzmu polegającego na takim stwierdzeniu, no dobra, ale obie strony mają swoje za paznokciami, no bo przecież pamiętamy, Platforma także wybierała sędziów na zakładkę, na zapas, więc tak naprawdę wszystkie strony są winne i dlatego każdy niech cofnie się o dwa kroki, poda sobie rękę, a potem się pocałujcie i żyjcie w zgodzie. No niestety są konkretni winni tej sytuacji i zostały wprowadzone konkretne rozwiązania, które popsuły wcześniej kiepsko funkcjonujące, ale jednak funkcjonujące jakoś rozwiązania. I tutaj też potrzebny jest chociażby na przykład taki konsensus dotyczący tego, że prawo stoi nad wolą rządzącego. Tak? Jeżeli nie będzie konsensusu co do tego, na pewno Prawo i Sprawiedliwość, w Prawie i Sprawiedliwości tego typu myślenie było rzadkie, a jeżeli chodzi o nową władzę, zobaczymy, tak bym to określił, zobaczymy jak to będzie, ale jeżeli nie będzie takiego konsensusu wobec takiego bardzo podstawowego założenia dotyczącego państwa prawa, no to nic się tutaj nie da rozwiązać. No jest pomysł chociażby proponowany przez Konfederację tego resetu konstytucyjnego. On jest z jednej strony może być ciekawe to ta propozycja tak na poziomie takim ideowym, teoretycznym, ale z drugiej strony niestety historia pokazuje, że zazwyczaj tego typu problemy, do tego typu przełomów dochodzi albo w sytuacji, kiedy coś się zawala totalnie w kraju i tak mieliśmy w 1989 roku, albo przy okazji niestety zewnętrznej ingerencji. Mam nadzieję, że do jednego i do drugiego nie dojdzie. Od takiej sytuacji wolę jednak obecny galimatias, no ale mam nadzieję, że jednak elity polityczne i prawne pójdą po rozum do głowy i będziemy mogli wcześniej rozwiązać nasze problemy. No, to mam wrażenie, że jest jakaś taka potrzeba dosyć szybkiego jednak rozwiązania tych problemów, no bo mamy rzeczywiście społeczeństwo bardzo podzielone w tym, jak patrzy na państwo. Raz jest część społeczeństwa szczęśliwa, że żyje w takiej Polsce, bo akurat rządzą ci, których oni popierają, a innym razem są na dnie rozpaczy, bo akurat nie ci, co z którymi sympatyzują władzę, przejmują. No, dziś na dnie rozpaczy są zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, triumfują zwolennicy opozycji. Przez 8 lat mieliśmy odwrotną sytuację. No ale to też chyba aż takiego rozchwiania społecznego no, też nie możemy sobie pozwolić jako państwo, żeby po prostu część społeczeństwa czuła się absolutnie wykluczona, nie uznawała tego państwa, bo akurat nie rządzi nim nasza ulubiona ekipa polityczna. Tak, to jest też duży problem, dlatego że on dotyczy zarówno kwestii spójności społecznej, jak i także samopoczucia psychicznego tych ludzi. No jeżeli ktoś uważa, że w tej chwili w Polsce mamy wprowadzaną dyktaturę, no to można sobie tylko wyobrazić to wewnętrzne cierpienie. I tutaj jakby mówię niezależnie od oceny, czy rzeczywiście mamy dyktaturę, czy nie mamy dyktaturę, tylko staram się wejść jakby w skórę takiej osoby. No i tutaj niestety uważam, że politycy, którzy od samego początku walą w nową władzę na takim poziomie, że właśnie zarzucają tworzenie dyktatury, terroru, praworządności, czy tak zwanej praworządności, jak to mówił pan prezydent Duda, no jednak wyrządzają tym ludziom również sporą krzywdę. I mówię to też jako osoba, która 8 lat temu krytykowała bujanie łódką w drugą stronę przez na przykład Komitet Obrony Demokracji, mimo że również mi się nie podobały zmiany, które na przykład Prawo i Sprawiedliwość prowadzało w Trybunale Konstytucyjnym. Także odpowiedzialni politycy
i ludzie opinii powinni tutaj moim zdaniem jednak też uspokajać nastroje, bo to dotyczy wielu ludzi, którzy żyją tematyką obywatelską, tematyką polityczną. Nie patrzą na nią tylko i wyłącznie jak na mecz piłkarski, choć oczywiście emocje związane ze sportem także mogą być ogromne, ale jako coś, co dotyczy naszej wspólnej egzystencji. No jeżeli się mówi, że rządzący to są agenci niemieccy, prawda, na przykład, no to wyobraźmy sobie, jak musi się teraz czuć osoba, która naprawdę w to wierzy. Więc uważam, że takie granie ludzkimi emocjami przez polityków jest też nieodpowiedzialne. Nieodpowiedzialne też mam wrażenie jest stawianie sobie pytania, odpowiadanie na nie, które zadał kiedyś Jan Olszewski, znaczy czyja ma być Polska. Ja mam wrażenie, taki trochę grzech założycielski prawa tego popisu, bym nawet wręcz powiedział, no bo tak od 2005 roku to Polska jest wyszarpywana z rąk do rąk. Raz właśnie Prawo i Sprawiedliwość odpowiada sobie na pytanie, że ta Polska musi być nasza, żeby była prawa i sprawiedliwa. Z drugiej strony Platforma Obywatelska, kiedy dochodzi do władzy, wyrywa tą władzę z rąk Prawa i Sprawiedliwości. Mówi, no tak, koniec okupacji przez pisowców, teraz czas już na nas. No i to też jest wyjątkowo chyba szkodliwe w myśleniu o państwie i w myśleniu o polityce, no bo prowadzi nas do po prostu takiego konfliktu, jaki mamy dziś, konfliktu, który wydaje się nierozwiązywalny. Tak, i tu zwrócę uwagę na ciekawy aspekt związany z tą wypowiedzią, dlatego że przez ostatnie 3 dekady mam wrażenie zmieniło się rozumienie tego hasła. To znaczy, kiedy w 92 roku Jan Olszewski mówił, czyja ma być Polska, no to można było się z nim zgadzać albo nie zgadzać, ale ogólnie rzecz biorąc każdy wiedział, o co mu chodzi. A chodziło mu o to, że 3 lata po upadku komuny Polska ma być Polaków, a nie komunistów czy Związku Sowieckiego. Bo na tym też się budował mit ówczesnego rządu, że miał rzekomo bronić Polski przed wpływami sowieckimi oraz wpływami byłych współpracowników tajnych służb. Tak? Więc na tym się opierał tamten mit, ale generalnie wszyscy wiedzieli, o co chodzi Janowi Olszewskiemu. Natomiast teraz, kiedy do tego hasła w tamtym roku czy kilka lat temu zaczęli wracać politycy Prawa i Sprawiedliwości, czyja ma być Polska, no to od razu zaczęło się to kojarzyć z zawłaszczaniem państwa, z obejmowaniem synekur i już nie chodziło o to, czy Polska ma być Polaków czy kogoś innego, być może czasami tak politycy Prawa i Sprawiedliwości to przedstawiali, ale czy rządzić ma nasza banda czy tamta banda, czy zasoby ma przejmować ta partia czy inna partia. I to też pokazuje, że jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości politycznej i że już tego typu hasła niewiele mówią o naszej rzeczywistości, bo nawet jeżeli mamy oczywiście sytuację trudną za naszą wschodnią granicą i w jakiejś perspektywie może grozić nam wojna, to jednak dzielenie sceny politycznej według tego, czy po jednej stronie są Polacy, a po drugiej agenci niemiecko-rosyjscy, jest jednak dość skrajnym podejściem. No właśnie, no i z tego opacznego zrozumienia słów Jana Olszewskiego wynika problem, który już pan też wspomniał, czy władza, która tą władzę obejmuje, jest ponad prawem, czy jednak prawo ją ogranicza i uznaje tą wyższość prawa i te ograniczenia, które ma. Więc to trochę też wracamy tutaj, mam wrażenie, do tego właśnie fundamentalnego problemu, który dzisiaj w tej rozmowie poruszamy. No bo jeżeli odpowiadamy sobie na pytanie, czy jest Polska, że ma być nasza, no to prawo w zasadzie tylko nam może przeszkadzać w wyzwalaniu tej Polski. Tak, na tym opierało się to całe hasło Jarosława Kaczyńskiego, walki z imposybilizmem prawnym, walki z jurydyzacją państwa, czyli walki z sytuacją, w której rządzący chcą coś zrobić, a jakieś prawo im w tym przeszkadza. Jednak właśnie prawo jest od tego, żeby przeszkadzać między innymi tym, którzy chcą nadmiernej władzy
dla siebie. I w jakiejś mierze można powiedzieć, że Donald Tusk czy minister Sienkiewicz twórczo rozwinęli myśli Jarosława Kaczyńskiego o walce z imposybilizmem prawnym i ta uśmiechnięta rewolucja, z jaką mamy w tej chwili do czynienia, de facto jest poniekąd w duchu kaczyzmu. To oczywiście mówię to trochę pół żartem, ale jednak to jest przełamywanie prawnych ograniczeń poprzez wolę polityczną. I to jest długofalowo też szkodliwe dla państwa, dlatego jest szkodliwe dla obywateli, którzy są zdani na łaskę i niełaskę polityków, a także może prowadzić systemowo do ugruntowywania się różnych miękkich form autorytaryzmu. Ja nie mówię, że to się w tej chwili dzieje dokładnie, no ale chociażby betonowanie sceny politycznej na Węgrzech pokazuje, że takie przełamywanie i zawłaszczenie państwa może prowadzić do tego typu problemów. No właśnie, dlatego o tym rozmawiamy, dlatego to analizujemy, dlatego szukamy wyjścia z tej trudnej sytuacji, w którą wpędzili nas politycy, bo oni chyba na razie tych rozwiązań jakoś tak niespecjalnie chcą szukać. No oczywiście też tego fałszywego symetryzmu też bym, o którym pan wspomniał, nie chciał stosować, bo rzeczywiście jest to Prawo i Sprawiedliwość, które chyba większą winę ponosi za to wszystko, w czym się dzisiaj znaleźliśmy. No i też nie widać woli, żeby gdzieś tam z tego klinczu wyjść właśnie przy pomocy jakiegoś konsensusu, bo po prostu nie chcę go przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość. Doktor Stefan Sękowski, politolog, ekonomista Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Właśnie z pięknego Lublina się z nami łączył i próbował to wszystko rozumem ogarnąć, co dzieje się w naszym kraju. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za wizytę w naszym programie. Dziękuję bardzo. Ja też państwu dziękuję za uwagę. Widzimy się już jutro. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.